gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Po nieco dłuższej przerwie niż zazwyczaj między filmami, no ale dziś odwiedzamy hodowcę, chyba którego większość zna, przedstawiać nie muszę. Jesteśmy w Prudniku, Marka Trzaski. Witam, cześć. Także no na początek pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to jak w ogóle sytuacja teraz w hodowli wygląda? Ten moment ja już mniej więcej wiem, bo po gołębnikach sobie przeszliśmy, obchód zrobiliśmy. No moim zdaniem wszystko wygląda ok, więc teraz chciałbym usłyszeć, jak w ogóle w tym momencie hodowla funkcjonuje? Znaczy, odpowiem standardowo jak zawsze. W gołębiach jest jedno pewne, że nic nie jest pewne. No tak. Natomiast oczekiwania są. Zimowały, gołębie przezimowały dobrze. Kilka treningów mamy za nami. Trzeba kraść treningi. Pogody są kapryśne, więc trzeba uważać, żeby przed sezonem nie było już końca. Młodzież w tym roku rośnie fajnie, gołębie rozpłodowe, uważam, wychowały pierwszy lęk praktycznie bez odpadu, żaden młody nie odpadł, gołębie lotowe podobnie. Jest zdrowie w gołębniku, chętnie gołębie trenują. Myślę, że sezon zaczynamy jak każdy poprzedni, w dobrej kondycji i zdrowiu, także wszystko jest ok. Także teraz, no bo kilka treningów już za nami. Czyli jakie to mniej więcej odległości, w ogóle od jakich odległości pan zaczyna te pierwsze wywózki? Dzisiaj będzie bodajże 7 albo 8 trening, były poprzednio 3 razy na 50, dzisiaj jest 70, a 3-4 były na poziomie tam 7, 15 km, 12. Staram się po zimie uruchomić w gołębiach ich taki naturalny kompas, bo gołębie jednak z pewnych, że tak powiem, źródeł orientacji korzystają. Najłatwiej przyswajalny dla gołębia, najmniej czerpiący energię, to jest wzrokowy, ale mają też tą swoją taką, że tak powiem, inteligencję wrodzoną, ten kompas magnetyczny i on, myślę, taki jest mój punkt widzenia, przez kilka miesięcy braku powrotu z jakiegoś obcego terenu do domu, on po prostu jest uśpiony, więc żeby te gołębie pobudzić, kilka razy wywozimy je na krótsze trasy, żeby one po prostu ten kompas swój uruchomiły. To też jest dobry sposób na rozlatanie niektórych gołębi, bo nie wszystkie ptaki tak samo wokół domu trenują, jakby się życzyło, więc niektóre siedzą na gnieździe, niektóre są bardziej do niego przywiązane. Więc tymi kilkoma treningami, nawet gołębie, które nie mają zbyt dobrej kondycji, to one po prostu uruchomią się i przynajmniej będą miały szansę, żeby nie polec gdzieś tam po trasie, tylko wrócić. Także to służy właśnie przede wszystkim, żeby podciągnąć kondycję u tych, które nie latały jeszcze tak dobrze i obudzić w nich ten naturalny kompas. Tak jest. No a z racji tego, że już to był któryś trening z kolei, tak jak pan powiedział, no te pogody nas nie rozpieszczały, więc zakładam, że już gdzieś ta pierwsza wywózka, jakiś czas od niej minął. No to jest gdzieś 6-7 kwiecień, jak zaczęliśmy i to są różne. Czasem gołębie wracały do domu, pogody są kapryśne, czasem
niby pogoda na miejscu przylotu jest dobra, jedziemy na 15 km, jest czarno, więc no, na pewno trzeba uważać, trzeba być czujnym. Dzisiaj nie da się zaplanować treningu, że za dwa dni gdzieś sobie tam pojadę, tylko w danym dniu myślimy o której godzinie. No myślę, że wtedy trzeba być elastycznym i wtedy to pogodzenie treningów jest, uważam, dosyć skuteczne. Często też pojawia się taka teoria, że nie ma co za wcześnie trenować, więc chciałbym, żebyśmy raz na zawsze jakoś sobie to mniej więcej wyjaśnili. Czy to właśnie, jaki w ogóle wpływ to ma, że gdzieś szybko zaczynamy treningi, ewentualnie są też hodowcy, którzy preferują ostatnie powiedzmy dwa tygodnie z większym natężeniem tych treningów? Tak, można czekać dwa tygodnie, jak to się mówi, na tak zwane za 5-12, ale przyjdzie, teraz idzie kilka dni chłodnych, deszczowych i no i co? I nic. Jeżeli zaczynamy szybciej, to mamy możliwość tych paru dni przeczekania. Natomiast jeżeli nie zaczynamy odpowiednio wcześnie, teraz idą dwa dni i jutro pokazują 9 stopni, czy w niedzielę, więc ktoś planował sobie weekend świąteczny. No i teraz okazuje się, że nie zacznie. Przyszły tydzień zaczynamy 24, czyli wtorek, środa będą marudzić, że oni nie mieli czasu. Czy ogólnie nie mówię, że mój oddział, ale że nie będą mieli czasu wywieźć, natomiast no, pół roku wcześniej jest plan znany, no i trzeba szukać tych możliwości. To nieważna jest odległość tych treningów za bardzo, lepiej jest 10 razy po 10 km niż raz 100. Tu nie chodzi o dystans, tu chodzi o to, żeby ten kompas obudzić i myślę, że jak wchodzimy w sezon, łatwo przyjdzie lot przyjazny dla oddziału, ładna pogoda z wiaterkiem, czy powiedzmy tam sprzyjające warunki, to nawet i hodowcy, którzy nie trenowali, będą mówili sobie, ok, nie trenowałem, poszło dobrze, ale jak przyjdzie cięższy lot pierwszy, będzie boczny wiatr, będzie od gołębi wymagał nie godzina tam 20, półtorej, a na przykład 2-2,5 godziny, no i wtedy te ptaki będą porządnie nadczerpnięta ich kondycja i one będą dochodziły przez 3-4 tygodnie do siebie. No właśnie. Więc jak gołąb jest do sezonu nieprzygotowany, to na pewno to jest taka gra w rosyjską ruletkę. Tak jest. No i też kwestia tego, że wasz sezon lotowy zaczyna się względem praktycznie większości Polski tydzień wcześniej, więc no jednak trzeba było trochę już ruszyć te gołębie, bo 24 kwietnia, tak, czyli dosłownie za 10 dni już będziecie odbijać praktycznie gołębie z lotu. Możliwe, że będziemy po locie, zobaczymy warunki na ten moment, patrząc na pogodę, wyglądają porządnie, będzie tam 16-18 stopni. Myślę, że będzie fajny lot, nie za długi, bo to jest raptem 105-110 km. To też jest po to tydzień przed sezonem ogólnie, że ptaki ruszą. Myślę, że też oddział ma lepsze szanse na kolejnym locie obyć się bez większych strat, bo gołębie już przejdą przed tym pikiem takim głównym, przejdą pierwsze uderzenie. Zobaczymy, no, uczymy się, co nam to da, zobaczymy. Tak jest. Kwestia też tego, że wasz oddział jest dosyć spory. Gołębi na spisach macie dość dużo, więc teraz pytanie, no, jak w ogóle właśnie coś na temat oddziału? Ile hodowców, ile gołębi, ile lotów w tym roku planujecie? To znaczy się, ja zawsze mówię, firma ludźmi stoi. Mam fajny zarząd do współpracy, kolego lotowego Andrzeja Mandzieja, czy finansowego Wieśka Zatora, i ta praca rozdzielona jest na trzy osoby. Uważam, że to jest fajnie. Tej pracy jest dużo. Wielu hodowcom się wydaje, że praca zarządu oddziału czy lotowego to tylko ciągnięcie za wajchę w niedzielę. Natomiast dzisiaj byłeś świadkiem, kierowca dzwoni, trzeba etol zarejestrować, przeglądy samochodów. Dokładnie. Mamy dwa samochody, mamy plus minus potrzebujemy czterech kierowców, ciągle się coś dzieje, no to jest po prostu, no to jest jak w małej firmie. Więc dużo jest hodowców, którzy, można powiedzieć, narzekają, mają jakieś tam swoje kaprysy, natomiast nie ma ludzi do pracy i mówię, dzięki temu, że mam parę osób, z którymi da się pracować, to i mamy przyzwoite opłaty i hodowców do naszego oddziału przybywa. Mamy na ten rok do oddziału 18 lotów. Około 9 tysięcy spisanych gołębi, także myślę, że to po prostu to, jak pracujemy, świadczy, że tych hodowców do nas przybywa i mamy dużą pulę gołębi. Tak, no też kwestia tego, że no tak można by zobrazować, że praca na przykład zarządu to jest wypuścić gołębie w niedzielę. No tylko jednak śledzenie pogody, nawet samo śledzenie pogody, analiza tego, czy ten lot ma możliwość się odbyć, czy będzie jakiś w miarę dobrych warunkach. No jednak to pochłania czas, więc też ludzi, którzy przy tym pracują w każdym oddziale, warto jednak docenić i o tym mówić, bo tak jak pan powiedział, że rąk do pracy zawsze jest
zbyt mało. Jest za mało, jest mnóstwo hodowców, którzy by chcieli swoje pomysły realizować naszymi rękami. I to była też dosyć taka kwestia sporna u nas na Walnym. No bo chodzi o odpowiedzialność, tak? Tak, no ja po prostu powiedziałem, my zarządem dowiedliśmy, że potrafimy, nawet w zeszłym roku, pomimo pandemii, zorganizowaliśmy bodajże 15 lotów, wszystkie były wykonane 2 lata temu, także wykonujemy loty praktycznie przez parę lat 100%. Nie było tak, że oddział zawiesił loty, nie było tak, że nie wiem, organizacyjnie żeśmy polegli. W zeszłym roku na locie 700 km dla okręgu nawet była wichura, taka naprawdę porządna burza podczas załadunku gołębi, przejeżdżało auto z Krapkowi do Prudnika, 23 na załadunek. Spadło drzewo na kabinę załadowaną gołębiami, to znaczy nie tyle, że na co przed, kierowca się wykazał refleksem, ale najechał, uszkodził chłodnicę, uszkodził interkuler, żaluzję i to była 23. I powiedzmy 3,5 tysiąca gołębi na kabinie, więc wszyscy zrezygnowani, gdzie ściągliśmy... I co robić wtedy? Nie no co, no właśnie to co mówię, firma ludźmi stoi. No. Auto żeśmy lawetą ciężką ściągli, o godzinie 7 byłem w Opolu na magazynie części. Człowiek na warsztacie, z którym pracujemy, poprzesuwał robotę. Wymienili interkuler, wymienili brat mój akurat żaluzję okna, więc wymienił żaluzję. Auto naprawione, wyjechało o 13, naprawa normalnie na tydzień czasu, auto wyjechało o 13, dojechało około północy na miejsce i lot był bardzo udany. No także tutaj żeśmy naprawdę, no tak jak mówię, no to są rzeczy, które po prostu, to są chwile prawdy, gdzie wychodzi kto co umie zorganizować. Dokładnie i zazwyczaj to właśnie wychodzi w praniu, bo nie jesteśmy w stanie takiej rzeczy przewidzieć. Nie da się, oczywiście. Wtedy reakcja musi być natychmiastowa, tak samo jak i reakcja no w hodowli, w czasie sezonu lotowego i tak dalej, bo też są takie różne sytuacje, więc też się trzeba wykazywać. Więc teraz może już przejdziemy sobie tylko do tematu hodowli. Porozmawiamy sobie trochę na temat lotów. Chciałbym zapytać, jak teraz sytuacja w gołębniku lotowym, bo gołębie pojechały na trening, ale jak byliśmy w środku, jeszcze młode są na podłodze. Tak, zawsze stosuję metodę, jak to mówię, macierzyństwo buduje przywiązanie i zawsze tak samo człowiek bardziej ceni dom, w którym wychował szczęśliwie dzieci, niż ten dom, w którym, nie wiem, ktoś go napadł i nie daj Boże ktoś zginął, więc to miejsce mu się źle kojarzy. I tak samo jest w gołębniku, uważam, gołębie budują relacje do terytorium, terytorium i gniazdo, to jest to, na co ja typowo stawiam. Sam mówisz, że od paru lat korzystasz z mojej wskazówki, że gniazda są otwarte i wielu dokładnie hodowców w Polsce zmieniło nastawienie z tytułu właśnie motywowania. To jest najprostsze, to jest najbardziej takie, można powiedzieć, prymitywny instynkt do terytorium. Jeżeli gołębie sobie na to wyselekcjonujemy, to one po prostu o to będą walczyły. U mnie gołębie są bardzo waleczne, często się krew leje, często są pobite między sobą, jak pomylą gniazda, ale gniazda są cały rok otwarte, wychowują normalnie, wychowują 2 młode w tym roku, były o parę dni później sparowane, więc tylko jest po jednym młodym, ale wszystkie wyhodują młode. Młode są akurat dzisiaj, już wczoraj, dzisiaj zdjęte na podłogę. Myślę, że za 2-3 dni będą zabrane, także pełny tydzień będzie jeszcze do lotu, przerwy i odpoczynku. Tak jest, a kwestia takiego karmienia właśnie w tym okresie, powiedzmy takim, kiedy gołębie idą w pary, od tego okresu mniej więcej, jak to wygląda, no bo wiadomo, że na jajkach ta karma jest trochę inna niż ta, kiedy znaczy one się teraz karmią. Jasne, ja korzystam już teraz trzeci sezon, akurat tak powiem, bo korzystam, to korzystam z karma ID i to są karmy właśnie fajnie rozwinięte na każdy etap hodowli, jest pomysł z karmą. I karma, która się nazywa spoczynkowa, to jest karma, którą się używa w momencie, kiedy gołębie siedzą na wolierze albo siedzą na jajkach, nie są sparowane, czyli w okresie spoczynku, jak również przed lotami, jeżeli są rozdzielone, trenują koło domu, więc też karma spoczynkowa, ona ma bardzo dużo węglowodanów. Na niej ptaki potrafią godzinę, półtorej latać. Świetnie dopalają tłuszcz, spinają się, ściągają, no po prostu wyglądają naprawdę na tej karmie rewelacyjnie. I w takim okresie, kiedy nic się w gołębniku nie dzieje, dostają karmę spoczynkową. Jeżeli są młode w gniazdach, zaczynają się lęgnąć, 2-3 dni po wylęgnięciu przechodzę na karmę właśnie tą kwek rozpłodową. No i wtedy już dostają 3 razy dziennie karmę rozpłodową. Z dodatkiem łyżki oleju, tak na 3 kg plus minus, plus mineralia, wiadomo, też raz dziennie dostaję.
Tak, ale generalnie właśnie podczas powiedzmy wychowu młodych, no gołębie lotowe jednak myślimy już gdzieś o lotach, mimo tego, że one te młode mają odchować, więc jakaś karma lotowa dodatkowo do takiej karmy rozpłodowej? Nie, ponieważ jeżeli dodasz do karmy rozpłodowej karmy lotowej, która będzie zawierała więcej węglowodanów, kukurydzy czy ryżu pady, to one tego przy młodych nie będą jadły. Także to nie jest sposób. Gołąb karmę rozpłodową, i to rozumieją hodowcy, którzy korzystają na przykład z karmy rozpłodowej z ID, one zjedzą co do ziarenka, ale jak je oszukasz i dodasz rzeczy, które one w tym momencie nie potrzebują, to one to zostawią. Także właśnie. Nic tutaj, nic ci to nie da. Po prostu jeżeli coś dosypiesz, to będzie leżało, one będą czekały na jedzenie, a to, czego nie potrzebują, na przykład kukurydzy, nie bardzo gołębie potrzebują podczas wychowu młodych. To jest raptem parę procent. Ryżpady też niewielki procent. Lubią go konopie, lubią jakieś drobne strączkowe. Jest cała gama nasion w środku, które to po prostu chętnie jedzą. Także tu się nie da nic. Ja już próbowałem coś dodać, to po prostu zostaje. No właśnie, ale tutaj mamy taką sytuację, że gołębie w zasadzie już na pierwszy lot pójdą na wdowieństwo. No tak, będą tydzień, teraz karma spoczynkowa będzie teraz w tym tygodniu. Wiesz, one karmią młode, ale one już teraz mają 7-8 trening, no 3 właśnie. Dni z rzędu 50, dzisiaj 7, to jest coś, co po prostu one potrzebują i sam widziałeś, jak wyglądają. Czy one wyglądają za ciężko? No nie wyglądają właśnie za ciężko, fajne, lekkie w ręce, ale dosyć pełne. No w zasadzie to nie było widać po nich, że one karmią. No także no te jednak te treningi i tak dalej, wiadomo, że mają wpływ, ale teraz jeszcze jedno pytanie chciałbym zadać, bo na pewno jest część hodowców, którzy młode gołębie będą jeszcze mieli na tych pierwszych lotach. I czy wtedy to karmienie też tak właśnie powinno wyglądać, karmą taką rozpłodową? Czy ewentualnie na przykład, załóżmy, podajemy karmę rozpłodową, gołębie pokarmią młode i wtedy ewentualnie dla nich mamy jeszcze coś innego? To znaczy ciężko jest gołębie przekonać lotowe do jedzenia innej karmy podczas wychowania młodych, gdyż one nie wiedzą, czy za 2 godziny będą szły do kosza, czy nie, więc na pewno warto jest sobie może podzielić gołębie, powiedzmy, które wymaga to trochę pracy, ale na pewno dzień koszowania warto by je nakarmić karmą węglowodanową. Wiadomo, że muszą nakarmić młode, ale postawić sobie trzeba, co jest ważniejsze, bo albo będziemy latać, powiedzmy, te pierwsze loty na prędkość przy młodych, myślę, że te dwie rzeczy nie idą w parze, więc trzeba, myślę, wyłapać sobie gołębie albo nakarmić karmą węglowodanową bardziej, bo karma rozpłodowa, ona się przynajmniej z tytułu protein, które posiada, potrzebuje 48 godzin, żeby przetrawić. I teraz pytanie, jaki przyjdzie lot? Jeżeli przyjdzie lot z większą prędkością, no to będzie wyglądał inaczej, a jeżeli przyjdzie lot wolniejszy pod wiatr, to pewnie im się to przyda wręcz. Więc to też zależy od lotu, który postawi te gołębie lotowane, te 2-3 loty z gniazda, przyjdą loty gorsze pogody, to te gołębie będą bardziej preferowane i one będą się charakteryzować, że będą lepsza powrotnolotność niż na przykład roczne na sucho. Także to wszystko pogoda będzie decydowała o tym, czy akurat ta metoda w danym sezonie będzie dobra, czy nie. Ja każdy sezon przygotowuję w miarę podobnie, czyli tych 8-10 treningów jest przed lotami i są loty, gdzie zaczynam z kilkunastoma pierwszymi gołębiami, a są loty, gdzie zaczynam od 200 i mam 20-30 pozycję na oddział, bo po prostu dane warunki postawiły mi akurat moje przygotowanie w takiej pozycji. Nie? Czyli te pierwsze loty, gdzieś jednak ta pogoda rzeczywiście ten wpływ duży. Wiesz ma. Co, to też zależy od położenia, bo tak, mamy mały dystans, to jest 100-120 km. I jeżeli przychodzą boczne wiatry, to wiadomo, że prędkość lotu spada z każdą minutą, a gołębie wcale bliżej do domu nie są, bo są odpychane, więc wtedy dalsze dystansy korzystają z tych bocznych wiatrów i no, to jest prosta matematyka, to się nie da po prostu jakoś tam wybronić. Po prostu idealnie, jak są pierwsze loty spokojne lub pod wiatr, to wtedy wszyscy mają równe szanse. No i to tyle, natomiast wiemy, że te loty krótkie, 120, 140, 180, one są bardzo podatne na warunki. Gdzieś w granicach 300, powyżej 300 km już myślę, że się te warunki zrównują. Już się zmienia trochę położenie. No tak, wtedy już te gołębie mają szansę na 300 km nawet tą stratę z tytułu jakiegoś niekorzystnego wiatru sobie skorygować. Tak. Także teraz kwestia kolejna, bo one będą już przed pierwszym lotem tydzień na wdowieństwie, więc no powiedzmy, z jakiegoś treningu wrócą do pustych cel,
czy jak to będzie wyglądać rozdzielenie, plus ten kolejny tydzień do lotu, czyli ewentualne jeszcze wywózki. To żeby znaczy się na pewno poświęcę dwa loty treningowe, że przylecą sobie razem, posiedzą z sobą trochę, bo to po prostu trzeba jakąś metodę wdowieństwa wprowadzić, żeby wiedziały, że po prostu po pracy jest zabawa, że jest nagroda i ja lotuję totalnie wdowieństwem, więc zależy mi na tym, żeby te przynajmniej podstawowe ptaki, starsze ptaki są sparowane, stare ze sobą pomiędzy, więc one są w przeciągu 15-20 minut, zazwyczaj większość jest w domu. Natomiast roczne no to jest etap życia, gdzie one więcej muszą czasu poświęcić na przylot i one są sparowane roczne między sobą, więc aż tak bardzo mi nie zależy na tym, żeby były po prostu, jak jest, tak jest. No wiadomo, że z tych rocznych większość ptaków prędzej czy później musi odpaść. Większość gołębi, które hodujemy, generalnie są złe, więc jedyny problem, że jak wyglądają już fajnie, to nie wiemy, które są złe. Powiedział pan takie zdanie, większość gołębi, które hodujemy, jest złych. I jest w tym dużo prawdy. I chciałbym, żeby pan rozwinął trochę tą myśl, bo rozumiem, że nawiązuje pan do tego, że jednak no, w każdej hodowli jest, powiedzmy, kilka lub kilkanaście, jeśli jest kilkanaście, super, to jest super. Tak, nie ma. Gołębi, które robią robotę. Nie ma i to nieważne, czy to jest Polska, czy to jest Belgia, czy Holandia. Belgia, jestem tam często, więc znam realia. Nie ma w hodowli więcej niż 7. Nie wiem, czy ktoś ma 10 dobrych gołębi, więc jeżeli są to gołębie na przestrzeni 2-3 lat, zazwyczaj 4, to średnia hodowla wyhoduje w tym momencie 300-400 sztuk, a mówimy o 10 gołębiach. No właśnie. Więc to po prostu jest logiczne. Po prostu większość super pary i super gołębie rozpłodowe istnieją wyłącznie na papierach, tak można powiedzieć. Natomiast prawda jest taka, że gołąb zły, czy to jest mój zły, czy to jest, nie wiem, u Rozjersa, u Werkamena, akurat u nich jestem dosyć często, zły jest zły, czy to będzie gołąb u przeciętnego Kowalskiego. Różnica polega na tym, że mój zły, a Kowalskiego będzie wyglądał, powiedzmy, zasadniczo może inaczej, ale w dalszym ciągu to jest zły gołąb. Różnica polega na tym, że jak się trafi z dobrej hodowli w dobrego gołębia, to wtedy widać tą różnicę na listach, bo ten gołąb naprawdę potrafi zrobić różnicę. Natomiast gołąb z przeciętnej hodowli, pomimo że będzie dobry, to on w dalszym ciągu będzie gdzieś tam się na oddziałowych listach w środku pasował. Myślę, że warto sięgać jest po rodziny. U mnie to dobitnie było widać, że ptaki naprawdę z roku, które potrafią się wybić, one dają dobre rezultaty na poziomie okręgu, czy nawet ogólnopolskim, bo u mnie tych gołębi było kilkanaście w pierwszej dziesiątce, ale również i w hodowlach, które z ptaków moich skorzystały, to te ptaki również już są na ogólnopolskim poziomie. Czy to właśnie z linii Brzydala, tam też jest dużo złych gołębi, ale są gołębie, tak jak teraz jest u Pawła Baranowskiego pierwszy, a z Polski młody. On jest na słowackiej obrączce od Oleksika, ale babcia jest z linii mojego generała, z Brzydala, gdzie tam jest brat drugiej w Polsce, gdzie jest ojciec olimpijskich gołębi, więc to po prostu jest, widać, że te geny potrafią być... Mamy gościa na nagraniu. Cześć. Cześć. Kręcimy film o gołąbkach. Więc te gołębie właśnie z tymi genami, które potrafią się wybić, masz bliżej ciebie rok wcześniej u Michała Czecha, również no tak, z gołębi, pierwszy raz w Polsce kategoria C, z Augusto, którego widziałeś, między innymi z gołębi Werkamena. Znowu z twojej okolicy w tym roku Krzysiek Rostek, wicemistrz Polski, samiczki cztery w drużynie, też z linii wnuczka Brzydala. Więc jak ktoś trafi w dobrego ptaka, to będzie zadowolony i tych gołębi tam pierwszych w okręgu, czy zdobywców WG, czołowych miejsc na WG, to jest sporo z dobrymi referencjami, bo uważam, że właśnie to jest ta jakość tych gołębi, że potrafią przekazać. Także będę miał oczywiście zawsze dużo złych gołębi, ale jak trafi ktoś dobrego, to będzie widać go naprawdę na wysokim poziomie. Tak jest. Też kwestia tego, czasem się mówi wybitny i tak dalej. Wybitny rozumiem, że dla pana jest to gołąb już taki, który powiedzmy, no załóżmy, miał pan olimpijczyki, więc to były wybitne gołębie. No tak, ale też nie każdy gołąb olimpijski był wybitnym w rozpłodzie. Są gołębie, które
uważam, świetnie przekazywały gołębi pokoleniom dalszym cechy, bo rozpłodowe i lotowe, ale są gołębie, które niekoniecznie kończyły na olimpiadach, są to pierwsze rasy okręgu i one też w rozpłodzie wydają kapitalne ptaki, także to nie jest tak, że musi to być gołąb olimpijski, ale uważam, że tak jak na przykład generał, czyli 400 mój, jest na ten moment już parę lat w Belgii u Werkamena i można powiedzieć w największej rywalizacji na świecie, bo Antwerpia to jest naprawdę mocna rywalizacja, krótki, średni dystans i dzieci jego bezpośrednio potrafią loty tam wygrywać, jest przynajmniej tam z 8-10 pierwszych konkursów, czołówki lotów narodowych. Więc widać, że gołąb potrafi przekazać geny i rywalizować w tak wysokiej, dużej rywalizacji. No właśnie, przekazywanie i tak dalej, więc też kwestia tego, bo powiedzmy, chodziliśmy po gołębniku i pokazywał mi pan gołębie z różnych hodowli. Były to różne gołębie, więc teraz chciałbym przejść do tematu, jakie w ogóle linie teraz przez ostatnie te sezony no pokazywały się, wyróżniały. Ewentualnie właśnie na które teraz pan liczy w tych zbliżających się sezonach, a najbardziej w tym zbliżającym się. Wiadomo, każdy ma wielkie nadzieje, idzie nowy sezon, więc nasza praca hodowlana będzie poddana próbie i ocenie. Dokładnie. Jest gołębi, uważam, kilka fajnych rodzin. Oczywiście moja taka główna rodzina, czyli z Brzydala 85, z 400, czyli z generała. To jest, uważam, taki podstawowy trzon i do nich zazwyczaj dokładam nowe ptaki, sprawdzam, czy to pasuje. Również jako moje traktuję gołębie, które mam kilka razy w rozpłodzie i już wydają dobre ptaki, przynajmniej takie, które naprawdę dobrze konkursują i mam też dobre referencje od hodowców, to do tego gołębia również mogę dołączyć nowe ptaki, gdyż jest to tylko jeden znak zapytania w parze. Parując dwa obce gołębie ze sobą, masz dwa znaki zapytania. Parujący nowy nabytek z czymś, co już masz sprawdzone, masz jeden znak zapytania. I ważne jest, żeby sprowadzać gołębie, czego wcześniej nie wiemy, żeby pasowały do tego, co się ma. No część gołębi ze świetnych rodzin przyjeżdża i po prostu nie pasują. I nigdy nie powiem, że są złe, gdyż hodowcy, którzy latają tymi gołębiami 40-50 lat, robią świetne rezultaty. One po prostu nie pasują do mojej krwi, do mojej ręki, do mojej metody, do dystansu, jaki mamy. Po prostu może być wiele przyczyn nawet, o których nie mamy pojęcia. Więc 2-3 lata robię 3-4 różne krzyżówki z rodzinami, które mam i widzę, ok, z jedną rodziną nie pasuje kompletnie, z drugą jest dobrze, z trzecią super. No to wtedy przegrupowuję, powiedzmy, ptaki na tą rodzinę, która pasuje. No i także teraz płynnie sobie przechodzimy do tematu, jakie gołębie w ogóle sprowadzać. Bo to pewnie pytanie sobie zadaje wielu hodowców, no bo każdy chce tą hodowlę rozwijać. No jasne. No. To znaczy się, to jest dzisiaj, myślę, że problem duży w naszym świecie. Dlatego dzisiaj każdy, kto ma telefon, kręci film, puszcza go do netu i jest już online. Kiedyś, żeby hodowca zdał ten taki pierwszy test, on musiał naprawdę się utrzymywać na listach konkursowych przez parę lat. Wtedy pisała o nim jakaś gazetka, wtedy z gazetki wiedzieliśmy, że to jest dobry hodowca i wtedy to było faktycznie ugruntowana jakaś przesłanka, żeby z tej hodowli nabywać. Dzisiaj mamy mnóstwo hodowli, czy też stacji hodowlanych, czy nawet hodowców, którzy sami nie mają wyników, gdyż nie umieją tych części do kupy dodawać, bo to nie sztuka jest kupić dwa drogie gołębie. To jest tak, jakbyśmy kupili dwie drogie części samochodu, ale jedno jest Volvo, drugie jest Mercedes, to ze sobą nie pasuje. Dokładnie. Pomimo, że dwie są drogie części. I są rodziny, które wiemy, że mają zależności genetyczne z lat kilkudziesięciu do tyłu i jest o wiele łatwiej je ze sobą łączyć, a są rodziny, które po prostu ze sobą nie będą pasowały. Więc trzeba oscylować w tych kierunkach. To znaczy, pytasz, jakie rodziny? Uważam, że właśnie trzeba odwiać to, co pokazują portale aukcyjne, akurat bez jakiegoś tam do ciebie... Biorę to na klatę. Bez podtekstu, ale ja wiem, że portal aukcyjny, duże są portale aukcyjne zachodnie, które lobbują hodowle, które mają wynik na jednym locie oparty, które mają wynik oparty na jednym sezonie, gdyż nie ma na tyle dobrych hodowli, żeby co roku móc je licytować, nie ma na tyle dobrych gołębi, żeby móc je co roku licytować, więc tworzy się po prostu historię,
które po prostu później, rok, dwa później umierają śmiercią naturalną, więc na pewno warto kupować z hodowli, gdzie jest dużo dobrych referencji. To jest numer jeden. Jeżeli hodowca lotuje 8-10 lat na dobrym rezultacie i ma referencje od innych hodowców, że ci hodowcy również zdobywają rezultaty, to myślę, że to jest hodowla, gdzie można coś dobrego kupić. Również uważam, warto kupować ptaki z hodowli, gdzie jest dużo ptaków z jednej rodziny, czyli czterech braci, dwie siostry, półsiostry, świetne w rozpłodzie, świetne w lotach. Tak, to tak. Tam również nie trzeba znać żadnych metod, żadnych piórek, żadnych oczków, znaczków różnych. Dokładnie. Po prostu trzeba te gołębie wtedy, tak jak one są, wziąć, sparować i hodować i stworzyć warunki i czekać na rezultaty, bo one przyjdą. Także ja mam rodzinę, jest rodzina tego Augusto, ale to jest również 291, to jest lina Cezara od Fransa Marisa. Z tych gołębi było przynajmniej kilka gołębi w czołówce w Polsce, łącznie z pierwszymi miejscami. I potrafią się te gołębie po prostu wybijać. Jest linia mojego Brzydala, czyli linia Elektro od Werkamena, która też, ja już ją wprowadziłem 10-12 lat temu. Natomiast w Polsce ona ostatnie parę lat, każdy ma dzisiaj Elektro, ale wiadomo też druga rzecz, że gołąb, który ma lat 3-5, będzie miał inną zdolność rozpłodową niż ten sam gołąb, który ma lat 10. Więc z tego gołębia 3-4-letniego w kwiecie jego wieku młode, a 5 lat później, to też już jest inna jakość. Więc warto brać w tym szczycie, tylko właśnie kiedy się tam udać, żeby nie było za późno. Tak, no bo załóżmy, jeszcze tak pytając, jakie gołębie kupować, trochę chciałem nawiązać do tego, na co zwracać uwagę, w sensie załóżmy już takiej budowy gołębia i tak dalej, bo często też jest tak, że gołąb jest przepiękny, no i nie mamy z niego nic przez jeden, drugi, trzeci sezon, a jest czasem tak, że ten gołąb gdzieś w ręce nie do końca nam się podoba, ma jakieś braki, a jest wspaniałym rozpłodowcem. Tak, mówimy z Rozjersem, że to jest taki syndrom too beauty to work, czyli zbyt ładny, żeby pracować. Oczywiście o wiele łatwiej jest wyhodować 100 ładnych gołębi, ja to zrobię bez problemu, nawet wychowam 200 pięknych gołębi, ale nigdy nie wychowam 200 dobrych. To jest zasadnicze, uważam, sprawa i trzeba sobie zdać sprawę, że ładne nie równa się dobre. Oczywiście ważne są u gołębia, to co zawsze podkreślałem, jego walory, czyli może być mniejszy, może być większy, może być płytszy, głębszy, chudszy, krótszy, dłuższy, ale musi mieć walory, czyli kościec sztywny, upierzenie miękkie. Musi mieć witalność, przede wszystkim to, co widzę, czyli zdrowie, takie naturalne. On musi przetrwać 360 dni w roku, 365 bez leczenia. Gołębie moje w rozpłodzie przez 5-7 lat, nie pamiętam kiedy coś używałem. Leczę je na zasadzie jakiejś tam doraźnej, mam trichodrops w kieszeni, jeżeli bym widział jakieś słabsze gniazdo, dostaną młode po kropelce i rodzice i staram się leczyć to doraźnie. Również młode gołębie, jeśli chodzi o czas treningów, gdybym widział, że jakiś młody jest troszeczkę słabszy, czy ma tam powiedzmy te początki adeno tak zwane, czy raczej coli, to go oddzielę do kosza, 2-3 dni głodówki, sama woda, 2-3 tableteczki. Jak jest poprawa, wraca do stada, nie ma, musi stado opuścić. Czyli generalnie selekcja? Zdrowotna selekcja, zdrowotna, kondycyjna, właśnie. To jest najprostsza, jaką można zrobić. Do tego nam nie są potrzebni żadni lekarze weterynarii. Po prostu nikt generalnie nie promuje prostego założenia, że większość gołębi trzeba usunąć. Większość gołębi w hodowli trzeba usunąć i nie ma żadnej magicznej butelki, która z głupiego zrobi mądrego. Nie ma na to lekarstwa. A jeśli chodzi o właśnie sprowadzanie gołębi do swojej hodowli, wskazówki dla hodowców, którzy się zastanawiają nad zakupem gołębi, to jest ewentualnie upatrzenie sobie jakiejś hodowli, zakup pojedynczej sztuki, czy jak to wygląda? Znaczy myślę, że żeby dać szansę i sobie, i hodowcy, któremu chcemy jakieś tam zaufanie powierzyć, uważam, że ja próbowałem różnych metod. Myślę, że najlepszym sposobem jest zdecydować się na jakieś powiedzmy dwie hodowle, które powiedzmy na przestrzeni lat osiągają dobre rezultaty, które mają przede wszystkim dobre referencje, ponieważ samo pochodzenie bez, że tak powiem, certyfikowania tego przynajmniej dobrymi rezultatami, ja nie mówię, że to musi być mistrz Polski, ale to muszą być rezultaty naprawdę, które hodowcy gdzieś tam plasują, to jest jeden z podstawowych wyznaczników. I sam kupuję gołębie pojedynczo, czy kupowałem, i jednak uważam, że pojedyncze zakupy pojedynczych sztuk to jest obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Dlaczego?
ponieważ nigdy 10 na 10 głębi nie jest dobrych. Zawsze w tych 10 powiedzmy może 4, może 6, może 2 czasem, różnie to bywa, ale uważam plus minus 5-6 głębi z 10, moje doświadczenia, hodowca powinien z nich mieć jakiś pożytek. Więc jeżeli kupi 2-3, to może kupić te 2-3 z tej dziesiątki złej. Ja sam kupuję często w hodowlach całe lęgi i uważam, że jest to dosyć dobre, ponieważ ta cena średnia jest przyzwoita. Kupiłem tak samo gołębie u Gerta Heilena, czy u Van den Brande, czy u Marcel Verkaigne, gdzie po prostu kupując cały lęg, masz średnią cenę, wszystkie gołębie oceniasz jednakowo. Kupując jednego gołębia za wysoką cenę, pokładasz w nim duże nadzieje, okazuje się, że to jest niewypał. Po prostu dobre ptaki, dobre pochodzenie też produkują, można powiedzieć, bezużyteczne sztuki. Ja u mnie w hodowli drugi rok stosuję coś takiego, że oferuję hodowcom, mogą sobie wybrać cały przedział, wtedy płacą minimalną cenę 600 zł za sztukę i biorą wszystkie gołębie z tego przedziału, jest to 10 par albo 15 i masz tam ptaki z dzieci asów narodowych, bezpośrednio z olimpijczyków, rodzeństwo asów narodowych, gdzie normalnie cena rodzica kosztuje tyle, co tych 20 młodych. Więc można sobie w ten sposób rozpód, że tak powiem, odnowić o ptaki naprawdę z fajnym pochodzeniem. Można sobie, nie wiem, często tak jest, że dwóch kolegów sobie bierze na spółkę i mają po prostu ptaki z pierwszej ręki, z można powiedzieć najbardziej aktualnego materiału, który dzisiaj na arenie belgijskiej, czy też polskiej, bo to będą dzieci moich olimpijskich ptaków, będą dostępne. Więc myślę, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ jest to po prostu, mówię, cenowo bardzo atrakcyjne. Także teraz jesteśmy w gołębniku lotowym, a w zasadzie w wolierach przed gołębnikiem lotowym. To jest woliera, generalnie tutaj przebywają zimą, jest ona wtedy otwarta, zimują tutaj samce albo samice. Na okres lotów jest ona przysłonięta, żeby też słońce za bardzo nie świeciło, też żeby miały troszeczkę taki klimat jak jest teraz, czyli raczej odprężający, żeby po prostu mogły się zrelaksować. Też czujesz dla nas, że jest tutaj temperatura o wiele fajniejsza. Od razu jest chłodniej niż tak, na każdy przedział gołębnika, czy to jest na stronę południową, czy to wschodnią, czy południowo-zachodnią, no trzeba było dopracować, czyli każdy przedział, jeżeli mi coś nie pasuje, to schodzę koło tego tak długo, aż jest to wyprostowane. I to nie chodzi tutaj o zimę, bo w zimą praktycznie każdy gołębnik jest dobry, tylko tu chodzi o dni, tak jak dzisiaj, że będzie ponad 20 stopni, a nocą będzie 7. I wtedy będzie duża różnica temperatury. Także zimą to się nie zdarza, zimą ta różnica temperatury jest około plus minus 5 stopni, dzień, noc. Natomiast latem ona może być i 20 stopni. To jest szczególnie szkodliwe dla gołębi. To powoduje suchy katar, takie prykanie, drapanie się po głowach, tak zwane duże głowy, nie? Czyli to jest właśnie efekt głównie przygrzania. Ja u mnie od lat nie widzę problemów z jakimś tam uzawieniem, kichaniem, po prostu w każdej części gołębnika, czy to rozpłodowy, czy to hodowlany, właśnie jakieś woliery. Musi być tak, że gołębie mają być tam zdrowe, bo to jest natura gołębia, bycie zdrowym. Natomiast często my ludzie wciskamy je w pomieszczenia, w których one się źle czują, ale gołąb nie potrafi powiedzieć. On to mówi, tylko w taki sposób, że nie każdy to umie odczytać. No właśnie, czyli teraz przechodzimy do tematu obserwacji gołębi. Czyli no to powiedzmy jednej z ważniejszych rzeczy dla hodowcy, tak, czyli umiejętności hodowcy. Tak, jakby zawsze mówię, że mędrzec pokazuje palcem na gwiazdy, a głupiec patrzy na palec. I tak samo jest w hodowli, że są rzeczy, które, żeby mieć wiedzę na ten temat, to trzeba po prostu do pewnych rzeczy starać się dobrnąć. I faktycznie jest tak, że na parę dni przed widać, że gołąb będzie chory. On się inaczej zachowuje, on będzie z jakiegoś powodu jest smutniejszy, z jakiegoś powodu jest jakiś tam stonowany, siedzi gdzieś sobie w kącie, czasem gołębie mają światłowstręt, często właśnie przy różnych rzeczach, więc trzeba umieć to obserwować i zastanowić się, dlaczego ten gołąb akurat nie jest przy karmiku, a powinien być. Więc to są takie po prostu rzeczy oczywiste, ale głównie uważam symptomem takim zdrowia, to jest właśnie przede wszystkim błysk upierzenia. To jest również miękkość, elastyczność upierzenia, również czystość tutaj piersi.
rzadko zaglądam gołębiom do dzioba, praktycznie nigdy, bo to jak w dziobie jest coś nie tak, to już widać po całej reszcie. To uważam, że to tak jak człowiek, jak będzie miał ból gardła, anginę, no to też nie będzie wyglądał chyba okej, nie? Także na pewno po gołębiach widać, że są w jakiejś złej dyspozycji, to właśnie głównie po ich upierzeniu, bo upierzenie, błysk upierzenia to jest podstawa, no, to musi wyglądać. Tak jest, także może teraz wejdziemy sobie. Zapraszam. Dalej. To jest, można powiedzieć, ich woliera. Z tej woliery wchodzimy do środka. Tutaj już jeszcze bardziej ten klimat się zmienia. No bo jeszcze chłodniej. Jeszcze chłodniej. Tak. Młodzież chodzi. No właśnie, jak widać, jeszcze młode na ziemi. Chociaż one już takie, powiedzmy, dwa dni będą zabrane. Dwa dni do odkładania. Także może zaczniemy sobie od początku. Pierwszy przedział. I od razu pierwsze pytanie. Bo przedziałów jest 6 włącznie, plus ten jeden zewnętrzny teraz. Tak, dokładnie. I teraz pytanie, czy w sezonie lotowym zdarza się, że te przedziały są inaczej zupełnie prowadzone? Nie, nie stosuję tego. Oczywiście, że jest to jakiś kolejny etap. Przymierzam się do tego, żeby któryś przedział sobie wyjątkowo zrobić na loty dalsze, ale to po prostu wymaga. Są loty teraz zorganizowane, to właśnie mistrzostwo lotów dalekodystansowych. Natomiast to już wymaga dodatkowego przedziału, to wymaga innej drużyny, innego prowadzenia. I to po prostu na ten moment czasowo prowadzę firmę. Generalnie zajmuję się sprzedażą skór meblowych, ale przez to, że robię też ściółkę, też z tym jest dużo pracy. Robimy też AID, mamy Petersa. Więc wszystko, co robimy dobrze, rozwija się i to się tworzy kolejne przedsięwzięcie. Więc na ten moment nie przewiduję, żeby się jakoś skupić na czymś dodatkowo, bo to jest kolejna dziedzina. I kolejna dodatkowa godzina z każdego dnia, załóżmy. No, może nie aż godzina, ale generalnie skupiam się na lotach krótki, średni dystans, czyli te loty między 100 a 600. Tych lotów jest w moim oddziale przynajmniej 13-14. Loty maraton, jest z nimi różnie, jest jeden w roku, są dwa loty w roku, więc na to też uważam, ciężko po prostu się jakoś tam osobno przygotowywać, nie jest to mój konik. Czyli generalnie, gdybym powiedział takie stwierdzenie, że tymi samymi gołębiami da się oblecieć? Wszystko nie, bo mam gołębie, które, to znaczy u mnie sprinter to jest gołąb, który musi latać do 400 km. Rzadko gołębie, które są świetne w lotach do 400, posyłam na loty dalsze, ponieważ uważam, że ta prędkość ich, jak go nominujesz już na dalszy lot, to on zawsze straci szybkość na tych lotach krótszych. Gołąb, który wie, że 300-350 to jest jego maksymalny dystans, on daje z siebie wszystko, nagle posyłasz go tydzień dłużej, on leci te 3-4-5 godzin i nagle trzeba jeszcze lecieć dalej, więc często taki pierwszy lot to jest takie załamanie. I później on często, jak go przesuniesz, on będzie dobry na 500-kach, ale już będzie gołębiem wolniejszym na lotach krótszych. I być może, że są hodowcy w oddziałach, to też zależy, w jakich oddziałach rywalizujesz. U mnie w oddziale, to jest Opolszczyzna, jest tu hodowców przynajmniej kilku naprawdę znanych na arenie ogólnopolskiej. I jak jest rywalizacja na wyższym poziomie, to nie jesteś w stanie tymi samymi gołębiami zrobić wszystkiego. Jeżeli masz rywalizację, gdzie dużo błędów można popełnić i można wygrywać, oczywiście to można tak robić, ale uważam, że do pewnego momentu jakaś jest linia i po przekroczeniu no to już nie będzie. I też dla samego własnego, że tak powiem, rezultatu uważam, że jak gołąb jest wyspecjalizowany w lotach do 400 km, to on w tym jest najlepszy. Jeżeli tydzień odpocznie, dostanie krótki trening, to kolejny konkurs takiego lotu jest na pewno lepszy jakościowo. No właśnie, czyli jednak wiele hodowli pewnie też się skłania gdzieś do tego, żeby te maratony, no bo u nas super maraton, to są już loty, narodowy lot to jest ponad 1000 km dla dużej części Polski. Zgadza się, ale to wiesz, jeżeli ktoś myśli, że 3-4 loty takiej odległości pokona jednym gołębiem, to też jest w błędzie. Ja myślę, że dwa loty gołąb w sezonie, jeżeli takie wykona, to jest maks. Więc jeżeli chcemy obstawić ten lot, no to trzeba przynajmniej 20-30 sztuk mieć na obsługę tych lotów dalekich.
A żeby mieć te 20-30 sztuk, to trzeba przez 2-3 lata hodować po 100 młodych około z takiej rodziny, żeby tych 20 wyselekcjonować. Więc to po prostu powoduje kolejny bagaż w hodowli. Więc ja wolę w rozpłodzie użyć cel rozpłodowych dla gołębi, które są używane krótki, średni dystans, bo tego można powiedzieć, to jest największa dziedzina w Polsce. Sprint każdy lata w Polsce, te doloty do 400, tam jest największe obłożenie, więc ja myślę, że to jest najbardziej taka popularna dyscyplina. Natomiast loty dalsze niejednokrotnie wolę od kogoś przywieźć sobie z Belgii młode i nie zajmować gołębiami rozpłodowymi dalekiego dystansu w rozpłodzie, bo to jest po prostu strata miejsca dla mnie. Rozumiem. Jeśli mielibyśmy coś powiedzieć jeszcze na temat gołębników, może przejdziemy sobie do jednego boksu. Gołębniki moje są, ja to mówię, oldschoolowe. Przyciszymy radio. Właśnie. Właśnie teraz jeszcze zanim o gołębnikach, kwestia radia. Niektórzy mówią, że żeby były spokojne. Możliwe, że na pewno przyzwyczajają się do ludzkiego głosu, to jest w tym na pewno jakaś prawda. Poza tym gołąb nie ma możliwości rozgraniczenia hałasu czy dźwięku na dystans, czyli dla gołębia hałas to jest powód do jakiejś reakcji. Jeżeli przychodzą goście, czy ja jestem na zewnątrz, czy ktoś tam coś się odzywa, to gołąb to kojarzy z hodowcą, więc pobudza od razu to jego zainteresowanie, od razu szuka karmy, więc żeby było spokojnie w gołębniku, to zagłuszamy to, co się dzieje na zewnątrz i to po prostu uważam, jest większy spokój w gołębniku. Także uważam, że może w hodowlach, gdzie jest ogólnie spokój, jest to niepotrzebne, ale tak jak u mnie zawsze ktoś jest na zewnątrz, jest jakaś dyskusja i te gołębie się ciekawią i liczą, że ktoś przyjdzie, więc chodzą koło pojnika, chodzą koło karmika, jest niespokojny gołąb. Czyli generalnie po to, żeby lepiej odpoczęły. Ja myślę, że tak. I to na wielu hodowlach dowiodło, że podczas zewnętrznego hałasu, gdzie gołąb nie słyszy hodowcy, bo jednak to jest zwyczajny odruch Pawłowa, gołąb słyszy hodowcę, kojarzy to zaraz, że będzie jakieś tam jedzonko. Tak jest. Także teraz przejdziemy do gołębników. Pokrótce je opiszemy. O, moje gołębniki są, tak jak mówię, oldschoolowe. Raczej skupiam się na klimacie gołębnika niż na jego urodzie. Gniazda we wtorek, ogólne sprzątanie będzie młode, w weekend teraz będą zabrane, po weekendzie ściółka wymieniona, nowe kartoniki, jest to też jakaś motywacja, są gołębie, które lubią gdzieś tam po kątach, więc mają swój kawałek podłogi, nie jest to żaden problem, w najlepszych hodowlach belgijskich często też się widzi kartonik, natomiast jest to motywacja dla gołębia. Staram się, żeby wszystkie gołębie miały gniazdo, gdyż jest to jego terytorium i tylko wtedy gołąb będzie miał pełną motywację, żeby wracać do domu. Jest dużo siedzisk różnego rodzaju, czyli nie ma tylko samych gniazd, ale różne są półeczki i to są dookoła wszędzie. Uważam, że zwłaszcza dla gołębi rocznych, nie wszystkie roczne chcą się parować, więc każdy ma swoje jakieś siedzonko, może sobie to przywłaszczyć i również do tego będzie świetnie leciał. Uważam, że powinno być dużo miejsca w gołębniku, każdy powinien mieć wybór, każdy powinien mieć kilka elementów motywacji. Jak ma gniazdo plus siedzonko, no to jest coś, co będzie pilnował. Tak na tym się skupiam. Także gołębnik raczej ważniejszy jest według mnie klimat niż jego wygląd. Ja widziałem mnóstwo nowych gołębników, a bardzo złych. Ładnych dla oka, koszmarnych dla gołębi. Więc sam tu czujesz, klimat jest, uważam, fajny i to zresztą wychów młodych, widzisz na podłodze, jak wygląda kał. Uważam, żadne kuracje zbędne nie są potrzebne, bo ich trenują gołębie świetnie. Jest sucho, jest naprawdę zdrowo i sam zapach też czujesz, jak jest w gołębniku, nie? Dokładnie, nie ma też tego pyłu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To też pewnie zasługa poniekąd ściółki, poniekąd wentylacji. I teraz pytanie o wentylację. Jak w ogóle jest rozwiązana wentylacja? Bo generalnie powietrze wpada tutaj przez woliery, chociaż... Nie, generalnie to woliery są podczas dnia zamknięte. Tutaj jest troszeczkę uchylone na szerokość gołębia, żeby sobie tylko przeszedł. Dlaczego tak jest zrobione? Dlatego, że dużo gołębników jest za bardzo otwartych, przez co napływ tego gorącego powietrza jest zbyt duży.
więc ten gołębik się przegrzewa. Więc żeby się w nocy, dzień i noc, ta zbyt duża temperatura różnicy nie była, to nie można dopuścić w dzień do przegrzania. Jak w dzień ci wejdzie do gołębika 35 stopni, a w nocy będziesz miał 5-7, jest pewne, że będzie po formie i pewne, że będą problemy. Więc ja staram się podczas dnia tu utrzymać powiedzmy 25 stopni, bo w nocy wiem, że nie będzie mniej niż 15-18, bo tu też nie ma zbyt dużej... Widzisz, tu jest kubatura duża, tu jest jakieś 100 metrów sześciennych około. I jest 100 gołębi na sezon, około plus minus około 100 samczyków. Więc każdy ma metr sześcienny. To jest bardzo dużo, uważam. Myślę, że to jest... Ale też widzisz, jest 100 samczyków, jest 100 młodych. I w ogóle nie czuć, że jest... Nie czuć gołębi w ogóle tutaj. I to jest właśnie ciekawe ze względu na to, że no też tego obiegu powietrza jakiegoś bardzo dużego nie ma, ale jednak tego pyłu tu nie ma. Nie, bo jest duży rezerwuar powietrza. To jest to, że to powietrze, jeżeli masz... Pomyśl sobie, że masz teraz gołębnik, który będzie o połowę płytszy, czyli będzie tak jak ten przedział. Więc... Ilość kubików metrów sześciennych tego powietrza jest o wiele mniejsza, więc o wiele szybciej podlega wymianie. Tutaj nie ma za dużo, widzisz, normalnie jest trochę uchylone i to jest wszystko. Ale tutaj nawet, po prostu mówię, no, zbyt duża wymiana powietrza to też jest źle. I sam zobacz, sufity ja zawsze wolę mieć bardziej zamknięty niż otwarty. Ja go mogę otworzyć metr na metr, a generalnie otwarte jest szczelinka taka, ponieważ gorące powietrze, które jest nad dachem, bo tam jest świetlik przez całą długość, są wyłazy dachowe, to po prostu ta wentylacja działa samoczynnie, czyli gorące powietrze nad dachem idzie do góry i ono sobie delikatnie zasysa ze środka powietrze zużyte, a zasysa tyle, na ile jest otwarte. Jak otworzysz dużo, to będzie dużo, mocno ciągnąć. Jak będziesz miał tylko tyle otwarte, to nie ma potrzeby. Gdyby było zaduch, musiałbym bardziej otworzyć. Ale w tym momencie, mówię, przy młodych nie ma problemu, a jak zostaną same samczyki, uważam, że... Tym bardziej nie powiem. Nie, no generalnie to jest gołębnik, który wiele lat dowiódł, że jest dobry, więc ja tutaj staram się nic nie zmieniać. Tak jest, czyli to jest podstawowy gołębnik lotowy. To jest gołębnik lotowy, tutaj zostały przyniesione również te wszystkie roczne. Zamykam, bo samiczki przylecą pierwsze, więc one wejdą na chodnik i będą przegonione do woliery, więc nie chcę, żeby się... Tak, połączyły. Są na obiegówce. Są na obiegówce, więc włożymy taki tunelik. O! Tak wygląda wlot. Tak wygląda wlot po prostu. Żadna rewelacja. Nic pięknego. Tak wygląda wlot. Tak jest. Także teraz zanim gołębie przylecą, przejdziemy sobie jeszcze pod gołębnik młody. Ostatnie pytanie tylko. W czasie sezonu, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, przedziały rozumiem też zamknięte? Tak jak nie, tak. Nie, generalnie przedziały podczas sezonu, czy nawet wcześniej, one są uchylone na parę centymetrów, gdyż gołębie w każdym boksie, one są dosyć terytorialne, one po prostu intruza wyganiają. One same się selekcjonują, tu jak przyjdziesz w sezonie, to na chodniku będzie, czy normalnie, kilka gołębi, każdy, uważam, gołębia dobrego nie można szukać po całym gołębniku. On będzie w gnieździe albo będzie przy karmiku i to jeszcze tak, żeby widział swoje gniazdo. To jest dobrze zmotywowany gołąb i to jest dobrej jakości gołąb. Jeżeli ty wchodzisz do przedziału, a gołębia nie ma i on gdzieś tam lata, wiesz, u mnie nawet jak wylot jest otwarty, to na dachu będą 2-3 sztuki. Nie ma gołębi na dachu. Mają przywiązania, zresztą one... Jak jest na dachu 35, a tutaj 20, to też bym wolał być tutaj. No tak, ale myślę, że to jest dużo właśnie to, co mówię, selekcja na terytorium i one po prostu są terytorialne i gniazdo jest cały rok otwarte, jesień, zima. Oczywiście jak przyuczam roczne, to zamykam cele starszych samców. No później jest ten dzień połączenia starych samców z młodymi, więc trzeba poświęcić trochę chwil, bo po prostu jest terror. O tym sobie akurat zaraz pomówimy i omówimy sobie też temat związany z oblatywaniem tych rocznych na gołębniku tutaj, bo jest ciekawe rozwiązanie przed gołębnikiem młodych. Jasne. Także właśnie teraz sobie tam przejdziemy. Zapraszam. Także jesteśmy już przed gołębnikiem młodych, tak jak mówiliśmy, więc na początku wyjaśnijmy sobie, żeby nikogo nie zdziwić zbyt mocno, dlaczego te piłki wiszą. Znaczy się, to jest coś, co zawsze w dniu, kiedy oblatuję gołębie roczne,
Gołębie młode są przenoszone z gołębnika młodych do gołębnika, gdzie przed chwilą byliśmy. Na czas ich oblatywania mam taką przenośną wolierę, która jest wystawiona na dach, że wychodzą sobie i widzą, gdzie są, powiedzmy, gdzie się znajdują. I w momencie, kiedy je wypuszczam u siebie, właśnie na nowym gołębniku, to w ten sam dzień albo dzień wcześniej wieszam różne rzeczy. Rok temu były jakieś dekielki, 2 lata temu jakieś chorągiewki, teraz akurat padło na piłki. I po prostu te pierwsze parę dni kluczowych, gdzie zależy nam na tym, żeby te gołębie jednak oduczyć od tego miejsca, no to powieszone są piłki i one przez to po prostu się tutaj niezbyt chcą tym gołębnikiem interesować. I praktycznie, no tak jak w tym roku, około 140 rocznych, to czy ten rok, czy zeszły, to wszystko jest w jeden dzień oblatane, nie przenoszę ani jednego gołębia. Idzie to naprawdę bardzo płynnie. Ale myślę, duża zasługa to jest ta wolierka, jednak go musi widzieć, skąd wychodzi, gdzie powinien wejść. Także to działa perfekcyjnie. A młode się do tego przyzwyczaiły, widzisz, siedzą, więc też to będą kojarzyły jako swoje miejsce. Nawet myślę, taką dużą piłę będą widziały z daleka, że trzeba tutaj wrócić. Wylądować, dokładnie. Także podejdziemy sobie pod gołębnik. Tutaj akurat parę osób pyta, te podesty, one są po to, że jak młode, tak jak będą wypuszczone za, myślę, święta pierwszy raz, czy zaraz po, to po prostu wypuszczamy je w ten sposób, że jest to otwarte na całość. I to daje młodym to, że wiesz, one sobie wychodzą całym tabunem, jak jest jakiś, nie wiem, jakiś ptak, hałas, cokolwiek, że się przestraszą, to wtedy one całym stadem są w stanie się w te drzwi zmieścić i nie zalatują gdzieś za budynek, czy gdzieś tam za dach, tak jak często jest, że na przykład z niedogodnego wylotu, jak wyjdzie młody, to on po prostu nie umie tam wlecieć. Natomiast tutaj one nawet idąc po ziemi umią się wdrapać i po prostu uciekają do środka, więc ja przez ten system myślę, ja nie wiem, czy ja rocznie 2, 3, 4 młode koło domu gubię. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to działa i to, że w takim wczesnym etapie, zanim się nauczą latać, one już wychodzą, więc one okolice świetnie oglądają i myślę, że to naprawdę działa perfekcyjnie. Od razu wtedy góra jest otwarta, także mają możliwość wchodzić dołem, górą. I jak już dosyć dobrze latają, po około miesiącu, to wtedy te podesty zabieram i one później już muszą, są znane tylko tak, że wypuszczamy je okienkami, a wchodzą już później górą. Także to już mam parę lat przetestowane i działa to naprawdę fajnie. Wyszło w praktyce. Tak. Tu do zaciemniania mam jeszcze też dopracowane. No właśnie, temat zaciemnienia, za chwilę sobie to omówimy. Tak, na starym gołębniku wyglądało to trochę inaczej. Tutaj na nowym już jest, będzie centralka do obsługi. Będzie to działało w ten sposób, że nawet jak jest upalnie, często, to ja przysłaniam i nieraz w zeszłym roku były takie upały, gdzie u młodych dosłownie było może 20 cm otwarte. Powiedzmy tyle. I ja im nawet otwieram wtedy do wylotu. Drzwi są odsunięte, one mają możliwość wchodzić, wychodzić i mają tylko dół otwarty. I także tym mogę utrzymać temperaturę w środku i to ma bardzo duży wpływ, jak jest gołębnik przegrzany, bo gołąb lubi ciepło, sucho, ale nie lubi gorąco. Trzeba patrzeć na wilgotność. Wilgotność, jeżeli spada już poniżej, nie wiem, 45-40% w dół, to też jest chorobotwórcze. Też wtedy warto sobie w gołębniku jakieś wiaderko z wodą postawić. Ja na przykład ściółkę moją biorę, moczę w wiadrze, zalewam na noc wodą, świeżą ściółkę i rozsypuję ją. I wtedy ona też uwalnia dużo fajnej wilgoci, bo to dużo daje, właśnie, zwłaszcza młodym. Wiesz, mało kto się orientuje, ale młody organizm, młody gołąb ma przyswajalność tlenu na poziomie 60-70% tego, co stary gołąb. Więc to, co wytrzymuje stary gołąb, 2-3-letni, tego nie wytrzyma roczny, jeśli chodzi o temperaturę. Roczny przyswaja może 80%, a młody jeszcze mniej. Więc dla młodych 28 stopni, to one już stoją otwarte skrzydła, bo one są niedotlenione, dlatego chłodzą się, rozszerzając skrzydła. Więc ta pełna przyswajalność tlenu u gołębi dorosłych jest w wieku, powiedzmy, 2 lat. I wtedy dopiero możesz gołębiowi postawić prawdziwe wyzwania, a roczne niestety nie są. Bardzo fajna ciekawostka i teraz pytanie, czy w związku z tym może to mieć wpływ na przykład na takie choroby jak adeno? Oczywiście, wystarczy, że na przykład wypuszczasz młode o godzinie, nie wiem, 9 rano po oblotach,
gołębi dorosłych i odlatują gołębie na godzinę, a w ciągu tej godziny temperatura skoczy do 30 stopni, ale one muszą wrócić jeszcze. I po takim oblocie często już potrafi być choroba. Także przy upałach czasem jest lepiej nie oblatywać nawet. Nie oblatywać w ogóle. W ogóle, bo młode dla nich upał to jest... Myślę, że w ogóle loty przy temperaturze dla młodych powyżej 28 stopni to już jest spore wyzwanie. I uważam, że też należy jak najbardziej skracać czas transportu, koszowania. No jest to, uważam, kluczowa sprawa. Przy młodych temperatura i coli to są mąż i żona. No właśnie, to temat adeno to już temat, który był bardzo wiele razy poruszany już od, powiedzmy, długiego czasu. Jest to rzecz, z którą ciężko było sobie hodowcom poradzić. Zgadza się. Na pewno nadal jest ciężko. No to ale się... mamy teraz też, powiedzmy, drugą taką chorobę, która gdzieś tam zaczyna dorównywać powoli, czyli ten temat łzawiącego oka. Teraz pytanie, jak u pana w hodowli? Nie ma problemów, jak widzimy wszystko tu jest u młodych odsłonięte, ale jak wejdziemy do środka to w ogóle tego wiatru nie czuć, jest po prostu chłodno, tak samo jak i u tych dorosłych. Tak. Także na pewno to też ma wpływ, że tu jest dużo powietrza, jest dosyć... To znaczy się, ja myślę, że tak zwane coli, bo to jest głównie coli syndrom, to jest głównie choroba błędów hodowlanych. Oczywiście, że rodziny gołębi będą też na to upośledzone, zwłaszcza ptaki z rodzin, gdzie się nadużywa, powiedzmy, lekarstwo, one będą słabsze. Będziemy mieć praktycznie coli, która jest u starego gołębia i on sobie z nią radzi. Ta sama coli dla młodego będzie zabójcza. Więc jaką sobie wyhodujemy coli u starych, taką będziemy mieć adenokoli u młodych, zazwyczaj. Albo taką będziemy mieć, jak nam dadzą koledzy w kabinie, gdy mieszamy. Nie? Czyli jeżeli jest hodowca, który naprawdę ostro medykuje gołębie, to on często potrafi w kabinie sprzedać takiego szenkla, że po prostu tylko ogień, nie? Go załatwi. Naprawdę, to jest, mogą być, różnica jest polega na tym, że gołębie z hodowli zdrowej po prostu szybciej zareagują na jakiś antybiotyk. Ale generalnie hodowca, który nie używa lekarstw, może dostać taki szczep bakterii, z którą też będzie miał problemy sobie poradzić. Także to no, im mniej, tym lepiej uważam takich rzeczy. A właśnie tak jak mówię, adeno to jest głównie choroba błędów hodowlanych, czyli za późne właśnie koszowanie młodych, przyuczanie do kosza. To są takie błędy, gdzie wiesz, jednak szybciej, na przynajmniej miesiąc przed lotami, jeżeli łapiemy do koszy, to one jednak przywykną do tego i będą właśnie mniej podatne na zachorowania. Również zmiany karm, uważam, nagle z jednej na drugą, też dla młodych jest to problem. Upały i wysokie temperatury jak najbardziej. Po prostu to jest coś, co gołąb, wiesz, młody normalnie co dzień wylatuje na godzinę. To jest tak jak małym dzieckiem, dotyka codziennie tego samego grzejnika i ono nie wie, że to jest gorące czy nie gorące, po prostu się poparzy. I młody też, to my decydujemy, czy wypuszczamy młode, jeżeli ma być dzisiaj 35 stopni, a jest godzina 9, to, a gołębie odlatują na godzinę, to wiadomo, że część z nich gdzieś po drodze po prostu będzie skazana na odpoczynek, bo zabraknie im tlenu i wody. No to teraz ciekawy temat pan poruszył. Jeszcze wcześniej pytałem o ten syndrom łzawiącego oka, okay. To już sobie powiemy za chwilę, ale właśnie poruszył pan ciekawy temat, bo często się słyszy, że gołębie młode odchodzą hodowcom od domu, więc może to jest jeden z powodów właśnie, że wypuszczanie przy takich temperaturach. Nie, ja myślę, że też parę hodowli miało z tym problem i załatwiliśmy ten temat. Gro hodowców ma, z czym mają młode gołębie problem? Oderwaliśmy młodzież od ich natury. Zapomniał każdy ze starszych hodowców już, a młody już tego nie pamięta, jak to było, jak stary samczyk wyprowadza młode na dach. To było piękne kiedyś zobaczyć, jak wychodzą młode na dach, stary na dachu karmi, on młody się zerwie, ten stary go asystuje. I to dzisiaj tego nie widać. Sam widzę, że jesteś zdziwiony. Jestem, no bo zazwyczaj to każdy raczej nie chce mieć wspólnie starych. Ale kiedyś, ale to jest natura. To było tysiące lat, że ten jednak rodzic opiekuje. I dzisiaj młode gołębie, które wylatują z gołębnika rano, najczęściej głodne, często hodowcy gołębie zaciemniają, czyli młody je o godzinie 16-17, rano 7-8 ktoś otwiera gołębnik i wypuszcza młode. To te młode... One, nikt im nie wytłumaczył, co mają robić, więc one lecą po prostu sobie
po jakąś okolicę, napotykają na gołębie miejskie, które lecą w pola, które siadają na ścierniskach z rzepaku i z różnych takich zbóż, które są już koszone w tym momencie, jak młode zaczynają właśnie latać, gdzieś tam powiedzmy lipiec. I te gołębie wtedy mieszają się w taki tłum, z dwóch, trzech miasteczek zlatują się gołębie na żerowisko. I te młode po prostu są rozszarpane między te 3-4 stada, tam jest często kilkaset gołębi, bo one nie mają przekazane z kim i gdzie one mają latać. One wylatują, są głodne, więc kolegom, którym doradziłem, żeby jednak przed wypuszczeniem tych gołębi rano karmić, problem się skończył. Po prostu nie można gołębi wypuszczać głodnych. Goł musi mieć siłę od domu odlecieć, on ma siłę, ale musi mieć siłę wrócić. Więc ja też nigdy nie wypuszczam gołębi głodnych. I u mnie nigdy nie ma problemu, żeby gołębie ginęły, odchodziły, to się nie zdarza. To jest jak z takim karmieniem, na przykład ktoś mówi, odlatują gołębie, latają nie wiadomo ile, a daje tylko jęczmień. Tak, ale jęczmień to są węglowodany, no jak właśnie. Będziemy karmić gołębie węglowodanami, to one tak się będą zachowywać, natomiast dla młodych to jest, można powiedzieć, przekreślenie ich przyszłej kariery, bo goł młody ma się jeszcze rozwijać. I karmienie go od razu samymi węglowodanami, gdzie nie ma budulca dla kośćca, dla organów wewnętrznych, przynajmniej te 3-4 tygodnie po odsadzeniu go musi być dobrze karmiony. Jak jest zaciemniany, to musi być do końca procesu karmiony intensywnie, czyli gdzieś do 10 lipca plus minus. No właśnie, i do tego tematu sobie teraz przejdziemy, czyli do tematu odstawienia młodych. Rozumiem, że w dniu odstawienia karma się nie zmienia. Nie, młode w dniu odstawienia, tak ten rok jest odstawionych około 200 młodych, żaden młody nie wymaga pomocy, dzióbka do wody, karmienia, czyli żaden nie widzę, nie biega za innymi, nie prosi innych, żeby go karmiły, bo kiedyś to się częściej widziało, ale uważam, że to jest objaw jednak słabości tego ptaka i młode, które jednak żebrzą, uważam, że to są młode albo słabo wychowane, albo po prostu słaba ich inteligencja jest. Więc myślę, że to powinno być eliminowane, aczkolwiek głównie to słabość wychowania powoduje, że ten młody jest żebrakiem. Nie? No te raczej sobie leżą, a nie Nie, one, te są oddzielone tydzień, tamten trzeci przedział jest są oddzielone 3-4 dni. Możesz odsunąć. Młode po oddzieleniu oczywiście daje pojnik w dwóch formach, czyli masz pojnik taki tradycyjny, który widzą w gołębniku, ale też mam ten szary pojnik taki, gdzie widzą wodę, leżą sobie wokół tego. I tam jest lustro wody, zawsze to dolewam do pełna i one po prostu nawet jak chodzą obok, to widzą, że im to błyszczy, bo w tym niebieskim to jest dosyć takie nieporadne poidło, standardowe dla młodych, ale do uczenia jest świetny ten szary pojnik. One widzisz, wokół niego leżą. Dlaczego nie leżą wokół niebieskiego? No. I widzisz, że jest wypite praktycznie do zera. Więc to ja go za parę dni usunę, ale one już będą miały korzystać z jednego i z drugiego. Jak mają, czasem jest lepiej po prostu pierwsze dwa dni wstawić zwykłą miskę z wodą i nalać tej wody, jak nie ma ktoś czasu przy tych młodych posiedzieć, bo czasem młode, no, trzeba im pomóc, bo po prostu jak się zasuszy młody, to tak samo będzie efekt jak przy adeno, coli po prostu się rozwinie w jelito cienkim i będzie problem. Więc one tutaj sobie leżą, jest chłodno w środku. No tak, to myśleliśmy, już jest dużo chłodniej niż na zewnątrz. Tak. Teraz kolejna kwestia, sprytnie rozwiązał Pan temat tak zwanego molika, no tak, tymi grytownikami. To znaczy się, no to się, wiesz, najpierw to była teoria, było sporo oponentów, ale sporo hodowców to sprawdziło i u mnie też uważam, że miseczka jest bardzo dostępna, wokół takiej miseczki 8-10 ptaków będzie sobie karmę czy minerały pobierało. Natomiast jak jest ilość oczek ograniczona, to one się jednak naciągają szyję i one to piłują. I często naprawdę te pojniki są tak ostre, że można palec przeciąć, więc trzeba je sfazować. No bo to po prostu kaleczy szyję, kaleczy pióra. Jak jest mięciutkie upierzenie, ono jest podatne na ostre rzeczy. Więc na ten moment cudem jakimś nie mam żadnego ptaka w hodowli. A było, że miałem 10 powiedzmy lotników czy kilkanaście w rozpłodzie, bo jednak one, wiesz, siedzą, taki grytownik jest dość głęboki, widzisz, miska jest płytsza, ma łagodną krawędź i gołąb na niej nie ma możliwości tej szyi sobie przepiłować. I to wielu hodowców już sprawdziło, więc dzisiaj uważam, że
jak to się mówi, mit został obalony i tak jak COVID stał się grypą, tak Molik stał się miską. Także nie, na razie to myślę, że to jest po prostu otoczenie dla gołębia powinno być przyjazne i ja też nie chciałbym mieć miski w domu, gdzie jest ostra jak brzytwa i kładzę na niej gardło po prostu, nie? Rozumiesz, no, po prostu czysta logika. Dokładnie. Czysta logika. Natomiast coś, co producent robi i stawia do sklepu, nie oznacza, że jest bezpieczne. Trzeba to przejrzeć, trzeba ostre krawędzie zaoblić i wtedy będzie ok. Tak jest. Także na temat młodych sobie trochę powiedzieliśmy. To jest ten okres, powiedzmy taki, gdzie one dopiero niedawno zostały odstawione. Jeszcze tylko jedno pytanie o suplementy u młodych, bo rozumiem już, że karmę omówiliśmy. Karma jest taka sama jak u rozpłodowych. Karmę dostają rozpłodową. Suplementacji żadnej nie ma. Jest czysta karma. Dostają Natural Minerals, dostają Calcium Forte do miseczki, bo to jest okres bardzo ważny dla młodego po oddzieleniu. Jeżeli młody na dobę, dwie będzie się źle odżywiał, a jeszcze się rozwija, to stąd się później pojawiają krzywe mostki u młodych. Krzywy mostek jest to ewidentny brak wapnia i różnych substancji odżywczych. To będzie również widać przepalenie na piórach, bo pióro się rozwija, więc żeby to szło płynnie, to muszą dostać dobre jedzenie, muszą dostać dobre minerały, bo on się dalej rozwija, także kolejne 2-3 tygodnie dbamy o nie, codziennie dostają karmę i minerały jak na 500 km, więc tak można taka powiedzieć. Prawda. Taka prawda, nie? Także można sobie tutaj, wiesz, każdego złapać, to tam, nie wiem. O, tu jest mój pupil, to znaczy pupil. To jest synek, wnuczek Seven od Rozjersa. No to po prostu jest gołąb młody, a jest na nim tyle mięśni, ale upierzenie. I kolor. Kolor, ja wiem, ale po prostu przede wszystkim budowa, plecy. One są, one mają 20 parę dni, a naprawdę są solidne, sztywne, twarde kośćce. To jest dla mnie podstawa. Kościec, wiesz, kościec musi być sztywny. Na kościcu to jest jak żagiel, na tym są napięte mięśnia. Jeżeli kościec będzie od początku zły, wiotki, to mięśnie będą go podczas lotu sprawiały drgania i go on będzie po jakimś czasie lotu musiał usiąść, bo też go to irytuje. Więc dbamy o to, żeby żagiel był napięty, żeby maszt był napięty i wtedy uważam ten mięsień, co gołębiowi z dużego mięśnia, jak maszt jest słaby. Dokładnie. Także może teraz jeszcze pójdziemy sobie, zanim gołębie przylecą, bo... Oby przyleciały. Jest dzisiaj dość ciepło, ponad 20 stopni, więc jest to chwila prawdy. A zanim przylecą, chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie zaprezentowali karmy. Czyli tą karmę, którą jedzą młode, okay, plus tą karmę, którą gołębie lotowe dostają i będą dostawać w tych kolejnych tygodniach. Okay. Tu akurat dużo i dużo, nie da? Może jest... wyjdziemy sobie do światła, będzie lepiej widać. To jest nasza karma rozpłodowa. Jak widzisz, nie ma praktycznie w niej w ogóle kukurydzy, trochę klipsa. Za to sporo konopi. Jest konopie, jest kadziang, jest soja, niewiele groszków, ale to są po prostu proteiny bardziej przyswajalne. Grochy z reguły dają masę wypełniającą, ale nie są tak przyswajalne do organizmu. Dlatego to zjadają praktycznie w 100% tej karmy. Niektórzy hodowcy twierdzą, że nawet do 30-40% zjadają mniej niż innej. Młode są przy tym świetnie nakarmione, nie piszczą, nie wymagają, żeby rodzice karmiły ich 4-5 razy dziennie, tylko nakarmią je 2 razy porządnie i one po prostu mają. Także czyli jest syta. Jest i ma o wiele. To jest właśnie, to jest ta technologia, jakby to powiedzieć, molekularna, czyli jak ważny jest skład węglowodanów i jego relacji do tłuszczy, białka, do białek. Do mało tego, ale nie tylko same białka, ale ze względu na ich długość, krótkie, długie, średnie łańcuchy, węglowodany i tak dalej. I to ze sobą się po prostu odpowiednio musi wiązać. Eddie mi to w prosty sposób tłumaczy. Jeżeli przywieziesz na budowę tonę piasku,
przywieziesz 100 kg cementu, to ile zrobisz zaprawy? To tyle, ile masz cementu. I tak samo jest z karmą. Także teraz zaprezentujemy karmę, powiedzmy bazową, lotową. Bazowa. To jest taka baza, to jest Mix 1. To jest karma Mix 1. To jest karma, którą stosujemy praktycznie 2/3 w tygodniu, czyli po przylocie, przed lotem. To jest karma bardzo bogata węglowodany oraz zawiera również proteiny łatwo przyswajalne, czyli nie obciąża organizmu. I na tych karmach spokojnie można loty, nie wiem, 200 km do 250 z niewielkim dodatkiem innej można na niej lotować. Także tą karmą praktycznie młode można prowadzić cały czas. Nie wymaga ona użytkowania innych karm. Również na loty, powiedzmy, cięższe, boczne wiatry trzeba już wtedy dodać dwójkę i trójkę. Ale to jest właśnie Mix 1. Tym są hodowcy zachwyceni. To naprawdę na tym potrafią ptaki wokół domu minimum godzinę, półtorej świetnie latać. Ja osobiście oblatuję gołębie raz dziennie, ponieważ dwa razy dziennie byłyby tak głodne, że musiałbym karmić je trzy razy dziennie. Także jeden raz, samczyki wypuszczam plus minus szósta, w pół do szóstej rano, to często do około godziny ósmej dopiero są w środku. Więc nie ma potrzeby ich męczyć po południu, gdzie przychodzi temperatura 30 stopni, więc wolę zapalić wtedy grilla, karmimy gołębie, siedzą w chłodnym w środku. I też jak nie otwierasz wlotów, to też ten żar z zewnątrz nie wchodzi do środka, nie? Także na tym latają świetnie, samiczki godzinę i są. To jest fajne, że tą karmą nigdy gołębi nie przekarmisz. Im więcej zjedzą, tym dłużej latają. To jest po prostu jak paliwo lotnicze. Samice na przykład, nawet jak karmię samczyki rano, latają wcześniej, bo są bardziej zdyscyplinowane, to one nawet jak rano przed oblotem trochę dostaną, to po oblocie są tak, powiedzmy, wyczerpane, że są tak głodne, że znowu wchodzą, żeby zjeść. Także teraz kolejna karma, czyli? To jest rust, czyli spoczynkowa, czyli winter rust, czyli spoczynkowa, zimowa. Tak jest. De facto to nie jest karma, która, to znaczy uważam, że nazwa ją już sama jakby definiuje, bo stosujemy ją w momencie, kiedy ptaki praktycznie nie wychowują gołębi albo się nie pierzą, czyli stosujemy ją na przykład u gołębi, które nie latają, po rozdzieleniu, u gołębi, które wysiadują jajka. To jest karma również bardzo bogata w węglowodany. Ona ma jeszcze więcej węglowodanów niż Mix 1, natomiast ma o wiele mniej protein, dlatego ja ją używam przede wszystkim nawet w sezonie dla samic po locie, łatwiejszym locie, to też 2-3 dni na niej są. Na tej karmie przed sezonem z gołębi zbijamy wagę, na niej pięknie wypalają tłuszcz, nadmiar tłuszczu, pięknie są związane. Ktoś na pierwszy rzut oka czasem patrzy, a taka zwykła sobie karma zimowa, ale jak zastosuje, to mówi, kurde Marek, jak one na tym przede wszystkim latają godzinę, półtorej, poza tym są pięknie związane, spięte, nie ma nadmiaru tłuszczu, na niej naprawdę wyrzeźbimy sylwetkę gołębia, super. I to po prostu jest według mnie, no, również podstawowa rzecz. I to jest, tak jak mówię, AID ma koncept na każdy etap życia hodowli, mamy rozwiązanie. Praktycznie. Praktycznie, oczywiście. Także teraz kolejna karma. Tak, to jest Mix 3. To już widać, że karma taka bardziej energetyczna. Tak, to jest taka, ja bym powiedział, hybryda. Nie jest to karma bardzo tłusta, nie ma w niej ciężkich tłuszczy, czyli omega 6, czyli nie ma za dużo słoneczników, one są ciężko przyswajalne, wymagają więcej energii. Tutaj idzie nacisk bardziej właśnie na konopie i na omega 3, kwasy tłuszczowe. To jest karma na koniec tygodnia, piątek, jak pod wiatr, ewentualnie sobota, dzień koszowania. Ona też wymaga 48 godzin okresu przetrawienia, więc raczej piątek to powinien być ostatni dzień, ale ciężki lot pod wiatr można dać również dzień koszowania. Kolejna mieszanka bardzo specyficzna, to jest ogólnie cały taki koncept, to jest Girl Power, czyli to jest koncept do lotowania samic, tak jakby to powiedzieć, z jedną mieszanką, natomiast oczywiście loty krótsze, musi ona być w połączeniu Mix 1 albo spoczynkowa. Girl Power służy do całego sezonu, można ją używać na cały sezon lotów gołębi dorosłych, głównie dla samic, ze względu na to, że samice mają inny proces przetwarzania i przyswajania tłuszczy, tu są inne proporcje w tej karmie, dlatego ją używamy, jest na to specjalny schemat. Również tak jak cała reszta, na godziny lotu mamy przeliczone, co jest bardzo fajne, gdzie hodowca
wcale nie musi znać wielu teorii ani żadnych tajników, po prostu otwiera sobie kartkę numer, nie wiem, 15, patrzy schemat Gear Power, patrzy na pogodę, plus minus, ok, będzie 4 godziny i patrzy na ilość godzin, jak powinien karmić. I wtedy to jest wyliczone według kalorii i jeżeli wytypuje, że to jest faktycznie 4 godziny, wiadomo, że to nie jest sztywne, to będzie plus minus, ale jest pewne, że nie przekarmi tych gołębi dwukrotnie na przykład, nie? Więc AED to jest koncept, który jest na godziny lotu przeliczony i wiemy, że na przykład godzina lotu, zapotrzebowanie jest 2 gramów tłuszczu, wiemy, że na przykład miks 3 w 100 gramach karmy ma 10 gram tłuszczu, więc wiemy, że jeżeli 2 dni to zje, to ma na 5 godzin lotu. A całą resztę, jak na przykład potrzebujemy więcej godzin, no to znowu dokładamy łyżkę oleju, na przykład omega 3 i też wiemy, ile on ma kalorii, więc takim sposobem jest cały program AED zbudowany. No także karmy sobie zaprezentowaliśmy, więc teraz wypadałoby przedstawić, jak to w praktyce wygląda. I zanim gołębie wrócą z wywózki, bo sobie na nie poczekamy, tym przylotem zakończymy sobie dzisiejszą wizytę, to chciałbym zapytać o taki tydzień z sezonu lotowego, tydzień hodowli z sezonu lotowego. Wiesz co, każdy tydzień myślę, że jest inny. Jeżeli ktoś żyje w iluzji i złudzeniu, że dostanie gotowy plan na każdy tydzień, to chyba tylko istnieje w sferze, nie wiem, handlowców. To jest zawsze, wiadomo, że jest jakiś plan, do czego należy jakoś tam się, że tak powiem, dopasować. Natomiast każdy plan powinien być adaptowany ze względu na to, jakie idą warunki, ile godzin lotu. Wiesz, ja już od lat, zanim zacząłem współpracę z AED, to nawet na Van Robeysie uważam świetne karmy i firma. I po prostu na Van Robeysie już zawsze sobie kalkulowałem, jak karmić na godziny lotu. I mniej więcej wiedziałem, ok, to na 5 godzin jest sprawdzone, to na 7 godzin jest sprawdzone, to na 2 godziny. I to do mnie przemawiało już dawno, że nie dystans, a czas lotu jest ważny. I nagle się pojawiła firma, która widzę plan i ona ma godziny lotu. Coś, co ja już robiłem wcześniej i to mnie właśnie zaintrygowało, a tym bardziej mnie do tego przekonało, że AED to jest również firma, która Eddie Noel, którą założył i ona wyłącznie współpracuje właśnie z Van Robeysem i to jest receptura, którą po prostu Van Robeys wykonuje, więc jakość w dalszym ciągu jest, myślę, na najwyższym poziomie, jaki jest dostępny dzisiaj. I patrząc na ten plan, który jest gotowy dla każdego laika, dla hodowcy, który nawet nie ma zbyt wiele doświadczenia, to po prostu może otworzyć sobie kartkę i łatwo przeczytać, ile godzin lotu musi lot oszacować i na to się powinien szykować. I tak na dzisiaj też postępuję, czyli wiadomo, że już nie zaglądam w kartkę, mniej więcej wiem, że po locie damy, powiedzmy, MiX 1, dostaną ewentualnie po cięższym locie jeszcze do tego, powiedzmy, MiX 2 czy Girl Power, dostaną aminokwasy, dostaną po cięższym locie RecuFast. RecuFast jest to kapitalna taka mieszanka elektrolitów. Po locie zawiera fragmenty tłuszczy i białek. Fantastycznie gołębie po paru godzinach lotu, wieczorem jak go złapiesz, on będzie wyglądał lepiej jak przed lotem. Super odbudowuje. Ale to jest właśnie ważne, żeby hodowca w pierwszej godzinie po przylocie, żeby zadziałał maksymalnie, jak to jest możliwe, bo w tej godzinie, jeżeli nie zrobi nic, to tego nie odbuduje za kolejne 2-3 dni. Ponieważ pierwsza godzina po przylocie jest kluczowa, bo wszystkie komórki mięśniowe są otwarte, one chłoną wszystko, co po prostu się do organizmu dostanie. I ważne, żeby to było w najlepszej przyswajalnej formie. Także po locie, jeżeli są loty krótsze, nie ma jakiegoś tam wielkiego wysiłku, to nie wymaga jakiejś wielkiej pracy. Dostaną RecuFast, dostaną glukozę, karma, powiedzmy MiX 1, jakieś aminokwasy, do tego mineralia. I to jest wszystko. Na pewno karmy gołębie po przylocie bezpośrednio nie mają. Dopiero karmę dostaną, jak będzie 70-80% gołębi. W pierwszym rzucie mają różnego rodzaju mineralia wymieszane. To jest to, co gołębie chyba po wysiłku najbardziej też potrzebują. Zawsze idą do minerałów. Jest już 70-80% gołębi. Dostaną jedzenie, to, które jest wcześniej przygotowane, żeby sobie obeschło, żeby to wsiąkło. I zostają gołębie ze sobą praktycznie po normalnym locie do wieczora. Wieczorem są rozdzielone. No i kolejne jedno, dwa karmienia jeszcze dostaną proteinowe. Środek tygodnia samczyki dostaną MiX 1, samice dostają spoczynkową.
Karma spoczynkowa uważam dla samic jest bardzo fajna, zwłaszcza po lżejszym locie. Ona ma bardzo niski poziom protein, więc samice praktycznie cały tydzień, one się sobą nie interesują. Ja mam wszystkie samice na jednej wolierze. Nie ma żadnego parowania, żadnych jajek, także wszystko uważam jest pod kontrolą. Niemniej jednak to jest to, co jest uważam ważne w produktach czy w karmach, żeby oceniali je hodowcy sensownie. Czyli jeżeli dodajesz jakieś produkty, jakieś karmy, gołębie się zbytnio parują, czyli znaczy się, że jest to źle zbilansowane, że jest dużo rzeczy odkładanych na bok, które idą później na produkcję różnych hormonów i to jest źle, czyli nadmierne pierzenie na pewno jest wada suplementacji lub upierzenia, przepraszam, lub karmienia. Również parowanie samic to też jest źle zbilansowana karma lub nadmierna suplementacja. Jeżeli lot był normalny, to zbyt wiele pracy nie ma i praktycznie we wtorek gołębie znowu mogą iść na lot, wyglądają super. Jeżeli lot jest bardziej wymagający, to wtedy myślę, że jest więcej pracy i wtedy można pokusić się o zastosowanie jakiegoś tam, nie wiem, czy katosalu, czy żelaza. Po locie cięższym jest więcej pracy, gołąb jest bardziej osłabiony, więc wtedy trzeba być bardziej uczulonym na to, że wiadomo, osłabiony organizm to jest również drzwi otwarte dla różnego rodzaju bakterii, drobnoustrojów. Jak jest układ odpornościowy osłabiony, to jest ta niższa bariera przełamania jego możliwa, więc po locie stosuję powiedzmy jakiś puder ziołowy albo health elixir. To zawiera również substancje przeciw pacierkowcom, gronkowcom, poprawia strawność. Uważam, że kapitalny jest ten produkt, który w zeszłym roku zacząłem stosować, a w tym roku wielu hodowców go już używało. To jest ten Marek Special, go tak nazwałem, ale to jest kapitalny katalizator. To oczyszcza organizm z toksyn, oczyszcza organizm z metali ciężkich, odkwasza, wpływa na pH krwi. Naprawdę widać po zastosowaniu, po podaniu rano, widać po południu już efekt. To nie jest tak, że trzeba na coś czekać i nie wiadomo skąd ten efekt ma przyjść. Po prostu podasz rano, po południu, wow, gołębie wyglądają super, zachowanie super, oblot super, kał się poprawia. Także to się stosuje w poniedziałek po locie, rewelacyjna rzecz. Na pewno przy tych karmach AID, przy suplementacji jest coraz częściej czysta woda, mniej dodatków. To, co hodowcy zauważają, ja też widzę, że te gołębie po prostu mają przez to więcej siły, więcej energii. Tutaj jest wszystko oparte na uzupełnianiu, a wykluczamy jakieś tam ewentualne dublowanie, powiedzmy, składów. Jeżeli z natury w karmach występuje 12 aminokwasów, to nasz aminokwas ma tylko 8, uzupełnia. Nie dubluje, bo gołąby to ponownie musiał przetrawić i to, co się, to mówię, przekłada się to znowu na nadmierne pierzenie albo na jakieś tam, powiedzmy, parowanie. Także projekt na pewno działa, bo to widać po zachowaniu gołębi. W zeszłym roku miałem 18 rocznych po sezonie, które miały pełne upierzenie, nie zrzuciły ani jednego piórka. Gdzie normalnie 3-4 sobie tłumaczymy ok, bo ma przerwę, no ale te też mają przerwę, no a jednak nie pierzyły się. Nie? Stare ptaki kończą loty na pełnych skrzydłach. Jak widziałeś, żadne nie mają przepalanek, żadne nie mają braków, nic się nie dzieje, a 15 czy tam 14 weekendów z rzędu, wiadomo, że duble były, to jeden ptak brał udział w 13 lotach, ale widać, że ta suplementacja nie jest agresywna, gdyż albo nie idzie to w parowanie, albo w nadmierne pierzenie. Takie są dwa podstawowe czynniki. Nawet zresztą to też ja sam tego z palca nie wyssałem. Jeżdżę do Norberta Petersa, on też gołębi ma około 2000, ma działy. I jeżeli jakiś produkt testuje, to on go testuje 2-3 lata i on sprawdza płodność gołębi, czy się nie obniża, sprawdza nadmierność pierzenia, czy się nie przyspiesza pierzenie. I jeżeli te dwa czynniki są na tych przedziałach w ramach normy, to on uważa, że produkt jest dopuszczony. To nie jest namieszane, wiesz, na nie wiadomo, na, jak to się mówi, mam pomysł, coś namieszam i nie wiadomo, jakie są skutki. Tam gra się na duże pieniądze, na wysokie stawki i wiesz, nawet produkt, który by wpłynął źle zdrowotnie, by się sprawa skończyła w sądzie, powiedzmy. Nie? Także tam mówię, no, całkiem to inaczej wygląda i tutaj też myślę przy tym systemie teraz, czy mineralia, no to po prostu uważam, że bardzo są wydajne.
są uzupełnione pierwiastkami śladowymi, magnez, żelazo, fosfor, potas, więc to, co dajesz i tak do grytownika, to w tym już masz zawarte rzeczy, więc znowu mniej na karmę, znowu mniej do wody. Także u nas praktycznie większość tygodnia jest woda czysta, jest Health Elixir. To jest bardzo uproszczony plan i myślę, że dla każdego prosty w zastosowaniu. Tak jest, no ale jeśli chodzi o to karmienie, czyli dalszą część tygodnia, rozumiem, że jak jest podział na te trzy fazy, to tak mniej więcej to wygląda. Tak. Pomimo, że to jest inne trochę karmienie niż trzyfazowe, bo zazwyczaj te trzyfazowe karmienie kojarzy nam się z tym, że ten początek tygodnia jest taki słaby, jest dieta, a tutaj jednak dużą uwagę przywiązuje się do tej odbudowy. Ja myślę, że i to nie tyle, że myślę, a to wiem z doświadczenia, im szybciej gołębia po locie odbudujesz, tym dłużej on ci będzie służył. Jeżeli gołąb będzie kilka tygodni z rzędu po locie, tak jak mówię, jeżeli po locie nie zadziałasz prawidłowo w pierwszej godzinie, to tych rzeczy nie uzupełnisz w kolejnych dwóch, trzech dniach, ponieważ komórki są zamknięte i on wtedy całkiem inną drogę przebywają substancje odżywcze do tych komórek mięśniowych. Także to jest ważne, żeby zadziałać na czas. Tym bardziej, że jak ja mam gołębie do wtorku już odbudowane, to mnie nie bardzo przejmuje, czy lot będzie w piątek, w sobotę, w niedzielę. Nie ma to dla mnie znaczenia, bo gołębie są gotowe. Ja je środek tygodnia trzymam na karmie, powiedzmy, samiczki spoczynkowa, samce na MIX-1. Czwartek rano obserwuję sobie pogodę, ok, widzę, że na przykład będzie pod wiatr. To już czwartek rano, jeżeli to będzie 5 godzin, już czwartek rano wchodzę, powiedzmy, z miksem tam 2, 3, tak jak to ma być dane, bo trzeba dostarczyć 100 gram karmy, żeby te 10 gram tłuszczu było dostarczone, bo to wystarcza na te 5-6 godzin lotu. I to są rzeczy analitycznie wyliczone, sprawdzone. Wiesz, badania nawet na karmach, jak przeprowadzali, to oczywiście na obrączkach GPS, czyli wiemy na MIX 1, na spoczynkowej, na trójce, na dwójce, wiemy jak gołąb lata, z jaką prędkością, jak daleko od domu. Wiemy, że na przykład 2 trzecie MIX 3, 1 trzecia MIX 1, gołębie w dobrej formie potrafią nawet do 70 km wokół domu oblatywać się. I to wszystko wiemy, bo technika nam to umożliwia. Także wiadomo, że powiedzmy, można, co można zastosować przy locie z wiatrem. Wiemy, że gołąb musi mieć inną prędkość przy locie z wiatrem, inną musi mieć lot pod wiatr. 5 godzin z wiatrem będzie inaczej karmienie niż 5 godzin pod wiatr, bo jest inna prędkość. Gołąb na 5 godzin z wiatrem musi być lekki, szykowany na węglowodanach. Gołąb 5 godzin pod wiatr, to jest cięższa praca, niższa prędkość, więc musi dostać więcej tłuszczów, ponieważ węglowodany zostaną spalone w pierwszej godzinie lotu, a kolejne godziny lotu będzie leciał na tłuszczach. Więc takie zasady uważam, no dużo mi dała ta znajomość z Edim Noel, ponieważ wytłumaczył mi zależności i teraz z tego też względu jest mi łatwiej ocenić. Jeżeli widzę jakieś karmy, to po prostu wiadomo, że one nie mogą być dobre, bo już widać po relacjach i proporcjach określonych nasion, że to jest po prostu jakiś gniot, który będzie po prostu mało przyswajalny. Pewne karmy dobrze zbilansowane mają przyswajalność około 80-80 parę procent, ale będą karmy dobrej firmy, bo to nie chodzi o jakość samego ziarna, tylko o relacje tłuszczów, węglowodanów, krótkich, długich, średnich łańcuchów między sobą, żeby one się odpowiednio bilansowały, to karmy dobrych firm źle skomponowane nie będą miały nawet 50% przyswajalności, co będzie owocowało tym, że muszą zjeść karmy więcej, bo gołąb nie je po to ziarna, żeby się najeść, tylko po to, żeby wydobyć niezbędne substancje odżywcze do funkcjonowania organizmu. Jeżeli on to będzie miał w paru gramach dobrej karmy, to nie będzie potrzebował zjeść dużej porcji byle czego. Tak samo jest z nami. Jeżeli zjem naleśniki, to za godzinę będę głodny, ale jeżeli zjem taki sam kawałek mięsa, no to wieczorem dopiero będę jadł. Tak jest. Wszystko się zgadza. Wszystko zmierza do jakości. Dokładnie. A teraz jeszcze pytanie takie, bo wcześniej rozmawialiśmy, że załóżmy ta karma MIX 3 energetyczna, to jest karma, która też potrzebuje około 48 godzin, żeby... Również MIX 2, MIX 3 to są karmy ze względu na swoją złożoność, one wymagają dłuższego okresu trawienia. Stąd na przykład, jak mieliśmy w zeszłym roku taki lot okręgowy na Młode, gdzie cały okręg 300 tam parę kilometrów, był to bardzo trudny, 20 września, to cała Polska odnotowała lot
bardzo ciężki. Pogoda zdecydowanie pokrzyżowała plakę. Był to ciężki lód, ja tam wysłałem 203 sztuki, 194 były w domu, także straciłem tam 7-8 sztuk docelowo. I one po prostu na tym locie sobie świetnie poradziły, nie dość, że do nocy przychodziły, to następnego rana, ranka do godziny 8-9 znowu ich było tam około 40, gdzie kolegom przyszły pojedyncze sztuki 50% strat lub więcej. Także musimy po prostu mierzyć właśnie trud lotu godzinami. Jeżeli jest 3 godziny i dobrze to oszacujemy, to trzeba przygotować na 3 godziny. Ja pomijam gołębie roczne, które są mniej doświadczone i te pierwsze loty polecam, żeby na przykład sobie starsze gołębie wyłapać, a młodym gołębiom jeszcze powiedzmy dołożyć karmy dwójki czy trójki, żeby miały ten rezerwuar, bo nam nie zależy na tym, żeby rocznymi wygrać bitwę, wojnę na jednej bitwie. My chcemy, żeby one zaskoczyły w ten tryb lotowy i żebyśmy z nich mieli pożytek w drugiej części sezonu czy później jako dorosłe ptaki. A często po prostu to, że karmimy zbyt skąpo, powoduje, że te gołębie 2-3 godziny później już u kogoś są w gołębnikach albo porozjeżdżane na drodze, bo szukają po prostu jedzenia. Tak jest. A teraz jeszcze takie jedno pytanie odnośnie dnia koszowania, bo zakładam, że jeśli koszujemy w sobotę, to piątkowe karmienie wieczorne to jest jakiś obfity posiłek? Czy... To zależy. To właśnie tu zmierzam do tego, co mówiłem. 5 godzin pod wiatr będzie innym karmieniem jak 5 godzin z wiatrem. Czyli możemy karmić obficie, ale pytanie czym? Jeżeli będzie pod wiatr, będzie jej karmił ile chcą, miks 3, ale jeżeli będę chciał, żeby po prostu lot będzie szybki, to dostaną miks 1 na przykład z kukurydzą. I to masz całkiem inne po prostu, jakby to powiedzieć, inne obciążenie organizmu i inna wydolność organizmu. Na przykład na miks 1 dla dobrze wytrenowanego gołębia jest możliwość z pełną prędkością plus minus lecieć godzinę. Jeżeli gołąb wypala węglowodany, to spalając tłuszcze, jego prędkość spada około 10 km na godzinę. To jest bardzo dużo. Czyli jeżeli ja przygotuję dobrze na węglowodanach, a ty dałeś za dużo tłuszczów albo białkowej karmy, to po pół godziny twój gołąb spalił węglowodany, bo mięsień gołębia jest jak ta szklanka. Jeżeli wlejemy do niego pełno węglowodanów, tam już nie wejdą tłuszcze, tam już nie wejdą białka, tam się nie da nic dolać. Więc jeżeli źle zapełnimy tą szklankę, to po prostu ona będzie zapełniona tym, co żeśmy do niej wlali. I tak samo jest z mięśniem gołębia. Jeżeli damy mu za dużo węglowodanów, to później możemy starać się dać tam cokolwiek, ale się nie da. Więc jeżeli na przykład jest zmiana strategii, nagle trzeba zrobić coś innego, to trzeba gołębia, tak jakby powiedzieć, wyzerować. Czyli warto jest mu zrobić nawet w czwartek czy w piątek trening, nie wiem, 70-100 km, i wtedy dać to, co potrzebuje, żeby on po prostu wypalił to, co ma w sobie, żeby się tego pozbyć. Bo to jest zły ładunek na ten lot. Także dobre przygotowanie na jeden lot jest katastrofą na drugi lot. To samo przygotowanie. No, to czasem właśnie tak się dzieje, że tak. Już myślimy, że wszystko opanowaliśmy, lot wyszedł super, za tydzień robimy to samo. No właśnie dlatego mówię, nie ma planu, na każdy tydzień jest inny. Pogoda. Tak. Po prostu kluczowe, uważam, są rzeczy właśnie, najgorsze są loty krótkie, czyli mały dystans, 120-150 boczne wiatry. To jest bardzo takie mylące dla hodowcy, bo co to tam 100 km, ale z mocnym bocznym wiatrem, takim 30 na godzinę ponad, to ten gołąb zrobi 200-250. I wtedy się okazuje, że po prostu duże straty, bo on nie dostał na tyle paliwa. Też jak jedziesz do mnie, to zatankowałeś i wiesz, że musisz mieć 50 litrów, bo inaczej staniesz w drodze. I to jest to samo z gołębiami, tylko one są po prostu nieme. One nie są w stanie nam powiedzieć, ile potrzebują. Stąd ta analiza i właśnie przeliczenie na godziny lotu uważam, że to jest kapitalne. Dokładnie. Także jeszcze jedno pytanie tylko odnośnie sezonu lotowego. Karmienie w dniu wkładania, bo rozumiem, że są karmione. Nigdy nie wysyłam gołębi pustych, czy to stare, czy to młode. Myślę tak, jeżeli zrobiliśmy dobrze robotę do piątku, to w sobotę możesz nasypać co chcesz i gołębie nie powinny jeść. Jeżeli jedzą, to jest źle zrobione coś. Jeżeli gołębie w sobotę, ja często, nawet u młodych, to ja potrafiłem w sobotę odsypać 5-litrowe wiadereczko z karmików.
ale one nie jadły, one były puste, one miały jakiś drobnych nasionek trochę, ponieważ one były dobrze nasycone. Ja nie lotuję młodymi na to, żeby powiedzmy zdobywać jakieś tam mega ogólnopolskie wyniki. Dla mnie hodowla młodych to jest etap w hodowli. Ja młode zaciemniam po to, żeby móc od nich wymagać. Jak przyjdzie kiepski lot, tak jak było przynajmniej 2-3 takie, gdzie rano dochodziło po kilkadziesiąt sztuk nieraz, to one są w dyspozycji, żeby sobie z tym poradzić. Ja dlatego mam fajną drużynę rocznych, ja dlatego mogłem je od A do Z pocisnąć. Natomiast hodowcy, którzy mają gołębi rozpierzone, niestety albo będą mieć duże straty, albo muszą się z lotu wycofać, więc muszą hodować roczniaki, które są mało doświadczone, więc jak idzie za rok na lot, to znowu są straty. Więc ja uważam, że to jest też element tych, jeden z elementów hodowli, żeby przygotować tą drużynę młodych na jak najlepszym poziomie, żeby weszły w ten wiek dorosłych lotników. I zaciemnianie jak najbardziej, jeśli chodzi o wymogi dla gołębi, natomiast no, na przykład w Polsce widzimy sporo hodowli, które tylko wyłącznie lata gołębiami młodymi, tak. Latają na wynik. Ale to uważam jest takie właśnie złudne i też uważam, że hodowcy, którzy chcą się zaopatrywać w młode i chcą lotować tylko młode, no to jeżeli będą podążać tym samym systemem, to będą osiągać rezultaty. Ale jeżeli będzie ich interesowała hodowla pod kątem gołębi dorosłych, to bardzo nikłe szanse, że z tych gołębi będzie jakaś przyszłość, ponieważ te gołębie nie są selekcjonowane jako roczne, dwuletnie, trzyletnie w żadnej metodzie. One są tylko lotowane jako młode, podstawione są, wiesz, rygory karmienia, treningu. I jeżeli w jakimś oddziele zaciemnia jeden, dwóch hodowców, bo więcej tego hodowców zazwyczaj nie robi, to wiadomo, że ta hodowla jest lata świetlne przed całą resztą młodych, więc on ma możliwość sobie te młode wybierać, ustawiać według numerów rodowych nawet na antenie, bo taka często się zrobi różnica. Także no w Polsce ta technika lotowania młodymi jest jeszcze bardzo, bardzo, że tak powiem, nieujednorodniona. Bo dlaczego ci hodowcy, co latają super na młode, na stare nie ma ich? Nie kończą lotów albo w ogóle nie latają, mówią, że nie mają czasu. Nie, po prostu prawda jest taka, że straciliby jako na gołębie roczne, straciliby tą przewagę, którą mają przy lotowaniu gołębiami młodymi. To cała tajemnica. Sekret tkwi w metodzie, a nie w jakości gołębi. Tak, to akurat jest często zjawisko, że hodowcy, powiedzmy, są ci, którzy lotują na młode, natomiast no, są też wyjątki, gdzie hodowca na młode dobrze leci. Oczywiście, jasne, ale dlatego to właśnie wcześniej jedno z pytań było dla hodowców pod kątem właśnie co sprowadzać. No uważam, że właśnie hodowca powinien lotować stare, młode, wdowieństwo. Jeżeli chcesz latać dobrze wdowcami, no to musisz brać z hodowli, która selekcjonuje samce i lotuje wdowieństwem. Jeżeli będziesz brał gołębie z hodowli, gdzie się lata tylko samicami, to na dobre wdowce będziesz czekał, nie wiem, życia ci braknie. A załóżmy taki argument, żeby kupować gołębie z hodowli, które poświęcają tyle czasu gołębiom, co my. Wiesz co, na pewno kupowanie gołębi z hodowli, gdzie hodowca jest niewolnikiem hodowli, też się mija z celem, bo jeżeli ty tego nie poświęcisz, to wiadomo, że, to już też dawno o tym mówiłem, jest sporo hodowli zachodnich na świetnym poziomie, gdzie nikt tymi gołębiami nawet nie zrobił cienia ich wyników. Bo jeżeli hodowca jest tym właśnie kluczowym elementem w hodowli i on te gołębie potrafi tak wypieść i zmotywować, że robi rezultaty, to my musimy wiedzieć, że jeżeli nie mamy tyle czasu, nie mamy szans tyle godzin przy tym przepracować, to powinniśmy sobie już od razu zdać z taką hodowlą spokój, bo te błyskotliwe wyniki są tylko możliwe, jeżeli poświęcisz tyle czasu i nakładu co ten hodowca. To jest na pewno punkt. Tak jest. No także teraz przejdziemy sobie do jeszcze jednego tematu, czyli do tematu aukcji, o której mieliśmy aukcja. Chwilę porozmawiać. Już zapomniałem. Tak jest. Na początek, w zasadzie porozmawiamy o dwóch aukcjach. Na początek aukcja, która pojawi się na portalu Gołąb w sieci za jakiś czas. Będą to gołębie młode z drugiego lęgu. Z trzeciego. Z trzeciego lęgu, no tak, bo ale no powiedzmy, że ten pierwszy lęg to już był... Albo z drugiego, jeżeli przedział któryś sobie wybierzesz, będzie ci podobał, to tak, może być drugi też, nie? W każdym razie zmierzam do tego, że będzie to jeden cały przedział. Tak. Wszystkie młode z jednego przedziału będą na aukcji. No także może coś więcej na temat tego
Tylko teraz jeszcze pytanie, bo muszę wybrać, który. Musisz wybrać, który. Widziałeś kilka przedziałów. Przedziały myślę, że są dosyć poukładane tematycznie. Mamy gołębniki, czy cztery przedziały, gdzie są głównie gołębie stricte na sprint. Są gołębie Gerta Heilena, Franza Marisa, Marcel Verkaigne. To są gołębie, które mam, powiedzmy, sprawdzone w tych lotach do 400 km z dużą ilością referencji już od hodowców, z ogólnopolskich już, tak jak mówiliśmy, pierwsze miejsca nawet. Więc są gołębie sprinterskie, są gołębie, przedział, gdzie będziesz miał większość gołębi Verkamena, są przedziały, gdzie będziesz miał większość gołębi od Rozjersa. Jest przedział, gdzie będą dzieci Brzydala i dzieci, powiedzmy, Olympic Electro 90-85. Do wyboru, który będziesz chciał, który ci się spodoba, to będzie można wybrać. Wtedy jak wybierzesz, to powiem więcej coś na temat tego przedziału, tych gołębi. Zaprezentujemy je może w krótkim filmiku. Dokładnie. I jeszcze teraz temat drugiej aukcji, czyli aukcji online. Nie online, live. Live, czyli wracamy back to normal, tak jak żeśmy wiedzieli. Planujemy, to już jest w zasadzie zaklepany termin, 12 listopada. To moje urodziny. W Katowicach, w hotelu Radisson. Wynajęta jest hala. Będą tam osoby typu Jelle Rozier, David Turnell, Frederic Philippe. Myślę, że to są trzy świetne hodowle, które generalnie są bardzo mało dostępne z tytułu tego, że online aukcje właśnie mają wyłączność dla jakiegoś tam zagranicznego portalu. Natomiast w Polsce zrealizujemy aukcję live, czyli będzie to 20 ptaków z każdej hodowli. Będzie też to poprzedzone seminarium, czyli będzie od samego rana w sobotę. Będzie można porozmawiać z Rozjersem, z Turnelem, z Filipem. Będzie można zadać nurtujące Was pytania. Ze swojej strony przygotują receptę na to, w czym są sami najlepsi. Myślę, że to będzie coś, co dawno się nie odbyło. Pomijając ten okres 2 lat, to dawno nie było aukcji live hodowców naprawdę z wysokiej półki. No i samo to, że będzie można porozmawiać, to będzie coś też fajnego. Także seminarium planujemy gdzieś od 9-10 rano, przerwa kawowa, jakiś poczęstunek. Planujemy salę dla około 200-300 widzów, także mam nadzieję, że frekwencja dopisze. Będą 3 ptaki rozlosowane gratis z każdego po jednej dla obecnych. No i gdzieś w granicach 15 myślę będzie aukcja wybiórczo gołębi, które będą mieć do zaprezentowania. Na pewno od Dave'ego Turnell będą gołębie z najlepszych jego ptaków rozpłodowych, które wiemy w jakich cenach chodzą. Na pewno od Rozjersa będą dzieci jego najlepszych asów narodowych i gołębi rozpłodowych. Też wiemy, ile to kosztuje. Chcemy po prostu przybliżyć hodowcom postaci tych naszym hodowcom, tych ludzi, żeby nie były to tylko iluzoryczne postacie, wiesz, z ekranu, ale będzie można przyjechać, pogadać. To są ludzie, jeżeli ktoś jest, jak to się mówi, w moim gronie znajomych, to znaczy się, że jest to osoba, która na to zasługuje. Jest to osoba na pewno miła, życzliwa, towarzyska, kulturalna i z takimi hodowcami ja spędzam czas i taką osobą jest właśnie Rozier, czy Filipe Frederic, czy David Turnell. To są świetni hodowcy i myślę, że za przyzwoite pieniądze, nie będą to jakieś dziesiątki tysięcy, które widzimy na aukcjach internetowych, można będzie za przyzwoite pieniądze kupić sobie ptaki z ich hodowli. Także myślę, że fajny event. 12 listopad, zapraszam. Także bardzo fajna inicjatywa. Na pewno będzie ciekawe wydarzenie. Pewnie więcej na temat tego wydarzenia gdzieś w mediach społecznościowych. Będzie bliżej, mam nadzieję, u Ciebie. Dokładnie, pojawi się gdzieś bliżej już tego terminu. No a my co, teraz pozostaje nam czekać tylko najpierw na samice. Czy mamy kciuki, może sobie poradzą. Są gołębie, także dosyć szybko, zaskoczyły nas. Tak, 70 km.
widać, całą grupą przyleciały, więc nie było problemów po trasie raczej. No, ale myślę, że to nie jest cała grupa, to jest połowa dopiero. Także jeszcze musi przyjść druga grupka. Ale fajnie wyglądają, na dzisiaj ponad 20 stopni. Praktycznie nie widać nic nie widać, nie? Tak jest, to są oczywiście samice. Samice, czyli, tak, tak. Czyli zakładam, że w czasie sezonu też one się w czasie tygodnia nie widzą. Nie, nie, one się ostatnio 2-3 dni temu widziały, bo był wieczorem taki, po południu taki trening, że po prostu się połączyły, że samce je dogoniły pomimo 10 minut przerwy, bo była jakaś chmura po drodze, wiesz, i nie weszły. I przyszły dwa stada i już po prostu miałem robotę. Także idę zobaczyć, ile ich jest odbitych, bo trening jest nastawiony, ale widać, rozerwały się. Jeszcze będzie jedna grupka. 12 sztuk jeszcze. Tak, tam jest ich dopiero około 50, także jeszcze będzie grupa. Wiesz, to jest jakieś 70 km. 70-75 około, 90 km drogą. To leciało około 50 minut. Tak, ale jest lekko z wiaterkiem widać, północno-zachodni. Tak. No jest już ten bakcyl takiego fajnego. Tak, właśnie. Dzisiaj już czuć, ja jeszcze nie wywoziłem, także mogę poczuć, jak te loty się będą zbliżać już. Tak, wyglądają fajnie, widać, że nic ich nie boli. Dzióbki nie są otwarte. Pomimo, że jest naprawdę skok dużej temperatury, to często się objawia trochę sapaniem. Naprawdę fajnie. Tych, co brakowało. No, jeszcze nie wszystkie, tu ich jest około 20. Ale te pójdę sobie jeszcze przegonię. Tak, to są samice jeszcze. Także w zasadzie już mamy końcówkę. Tak. Jeśli chodzi o samice, to teraz czekamy na samce. Samce już muszą być. Są samce, tutaj dwa. Grupka. Cichutko idę. Są kolejne. No pięknie zawinęły. No, samce też całą grupą, ale co ciekawe, samice je wyprzedziły, więc co teraz będzie typowanie samic na pierwszy lot? To znaczy się, ja myślę, że jeszcze muszą jeden trening sprawdzający wykonać, żeby zobaczyć. Samce jednak mają jeden trening taki w granicach 50 km mniej. Samice miały jeden trening taki naprawdę trudniejszy, już godzinny i myślę, że to doszła jedna rodszymelka samica, której brakowało sprzed, aż nie do wiary, brakowało jej sprzed wczoraj. O kurczę, tak. Roczna? Tak, tak, roczna teraz doszła. Są kolejne samczyki. Wyglądają dobrze, godzina 20 i naprawdę fajnie wyglądają. Tak jest, zdecydowanie im się przedłużył lot w stosunku do samic, no ale tak jak mówiłem, może właśnie kwestia tego, że... Jeden trening mniej 50 km. Dokładnie. Albo też wiesz, czasem odejdą. Ale teoretycznie przyszły z kierunku. Tak, przyszły z kierunku. Także może się jeszcze gdzieś... Ale widzisz, jest obcy gołąb, ten czerwony, taki też otrzymał tam, co siedzi z boku, to też jest gołąb obcy. To nie jest mój. Są następne. Tak. Są. Zajęło im dłużej, ale zdecydowanie większa kumulacja jest przy lotu. Samców, tak. Na pewno im to na złe nie wyjdzie. Nie, to musi być
wyniki w sporcie, czy to ludzi, czy gołębi, muszą być opłacone potem. I one po prostu ten, wiesz, karmią młode, muszą ten tłuszcz wypalić. Teraz ten weekend zabiorę młode, to jeszcze jeden taki trening 70-90 muszą zrobić. Kolejne trzy. No już większość na pewno jest. No, samczyków może brakować jeszcze około 20. Tak, tak jest, także teraz kamerę wyłączamy, spotkamy się jeszcze jasne. Później. No także już można powiedzieć, że praktycznie ostatnie sztuki doleciały albo dolatują. Dokładnie. Trening można uznać za udany. Pecha nie przyniosłem. Nie wierzę w to, że ktoś przynosi pecha. Tak jest, żartuję oczywiście, także no mi pozostaje życzyć udanego wejścia w sezon, bo zaczynacie jako jedni z pierwszych. 24 kwietnia. Uruchamiam Benzing Live, także link będzie udostępniony. Zapraszam na śledzenie na lotu. Na Facebooku można będzie śledzić lot jeszcze zanim się nasze zaczną. Oczywiście. Tak jest. Nutka atrakcji. Dobry lot dla wszystkich hodowców. Dobry lot wszystkim, życzę również udanego sezonu 2022.